Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Syska i mam przyjemność przywitać Państwa na spotkaniu promującym książkę Rafała Wosia To nie jest kraj dla pracowników i serdecznie witam autora, redaktora Rafała Wosia, publicystę tygodnika Polityka. Witam także Katarzynę Dudę, ekspertkę Ośrodka Myśli Społecznej imienia Lasala, autorkę raportu outsourcingu usług technicznych w instytucjach publicznych i witam pana Mateusza Karolaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującego się badaniami m.in. nad polską pracą i nad prekaryzacją. I przede wszystkim witam państwa i bardzo serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na nasze spotkanie, by porozmawiać i o książce, ale przede wszystkim o tym, co się dzieje na świecie i w Polsce, to co się dzieje z pracą. Ci z Państwa, którzy książki Rafała Wosia jeszcze nie posiadają, to jest dzisiaj szansa, żeby ją nabyć w promocyjnej cenie. Tam przy wejściu do sali, przy barze można kupić i serdecznie zachęcam i do kupna, i do lektury. Nasze spotkanie będzie miało charakter dyskusji, mam nadzieję, że przede wszystkim z Państwa udziałem, ale na rozgrzewkę chciałbym zadać kilka pytań do naszych gości. Być może to będzie inspiracja do wymiany zdań na temat sytuacji pracy, zwłaszcza pracy w Polsce. I chciałbym zacząć od Rafała Wosia, autora książki, i zapytać się, Rafale, czy grasz w koszykówkę? Nie. Dobrze, to wyjaśniam, dlaczego to pytanie. Otóż wychodząc z domu na to nasze dzisiejsze spotkanie, zajrzałem na facebookowe wydarzenie promujące naszą dyskusję i tam jeden z internautów, być może jest na sali, który przeczytał twoją książkę, był zbulwersowany, jak to określił, jej płytkością. Jako argumentu użył, że cytujesz tam jednego chyba z amerykańskich autorów, który stwierdził, że producenci trampek, które kosztują 5 dolarów, przyklejają logo Jordana i sprzedają te trampki za 150 dolarów. I ten internauta stwierdził, że w takim razie ty chyba nigdy nie grałeś w koszykówkę, bo nie ma butów do grania za 5 dolarów. Więc czy mógłbyś to wyjaśnić? O co chodziło z tym porównaniem? No, nie powiem, żebym nigdy nie grał w koszykówkę. Zdarzyło mi się i pamiętam, że wtedy, kiedy grałem w koszykówkę, to chyba nie miałem butów droższych niż 5 dolarów. Więc polemizowałbym z tym stwierdzeniem, że nie ma butów za mniej niż 5 dolarów, co zresztą jest dosyć oczywiste, jak się akurat rynek obuwniczy jest takim rynkiem, gdzie ta cena została wyżyłowana bardzo mocno do dołu właśnie, i to jest jeden z powodów, znaczy to jest jedno ze zjawisk opisanych przeze mnie w książce, więc bym powiedział, że tak, że są buty za 5 dolarów i tak, zdarzyło mi się grać w koszykówkę. Nie wiem, czy Michael Jordan grał w butach za 5 dolarów, myślę, że nie. No i myślę, że też rzeczywiście pojawienie się logo jakiegoś znanej twarzy, no, z sportowca czy jakiejś gwiazdy, no, radykalnie podnosi cenę takiego czegoś, no ale niestety, i to o tym jest ta książka, to podniesienie ceny w żaden sposób na przykład nie wpływa na sytuację ludzi, którzy ten but wyprodukowali, bo tam jego koszt pewnie jest dużo niższy niż te 5 dolarów, a pozostałą część zgarnia ktoś inny. No i o tym jest książka, nie o koszykówce. Okej, okay, i do książki chciałem teraz przejść. We wstępie do tej książki stawiasz taką tezę, że praca jest kwestią kluczową dzisiaj. Ale obserwując rzeczywistość taką polityczną dookoła nas, raczej trudno to odczuć, bo z jednej strony za kluczowe kwestie polityczne można uznać zagrożenie dla białej rasy w Polsce. Świadkami tego byliśmy kilka dni temu na ulicach Warszawy. Z drugiej strony
w debacie publicznej podnosi się, że dzisiaj najważniejsza jest obrona instytucji demokratycznych. Ty natomiast wydajesz książkę mówiąc, że czymś kluczowym, czymś zasadniczym, co wpływa praktycznie nie tylko na nie tylko wymiar ekonomiczny, nie tylko społeczny, ale także polityczny, jest praca. Więc uzasadnij, dlaczego twój pogląd, który nie ma odbicia w głównym nurcie politycznym, jest słuszny. No i ja nie jestem konformistą i myślałem, że z tego powodu się lubimy już od lat, bo też w tobie dostrzegam podobne cechy. I to jest tak, że jak widzę, że nie podoba mi się sposób ułożenia kart na stoliku, to staram się odwrócić stolik. No i to jest trochę tutaj podobnie, bo jest sporo publicystów, którzy świetnie się odnajdują w graniu tymi kartami, które tam zostały za nich rozdane. I wypełniają szpalty, czy tam te minuty, godziny w te telewizyjno-radiowe w obrabianiu tematów, które podrzucą im, ja wiem, politycy, elity ekonomiczne, elity intelektualne. No a ja zawsze próbowałem próbować opisywać te rzeczy, które mnie irytują, denerwują, które widzę, że jest problem na przykład w gospodarce, prawda? To był case pierwszej książki, gdzie opisałem taką moją niezgodę na model społeczno-ekonomiczny dotychczasowego rozwoju trzeciej RP. Tam wskazując na kilka dziedzin, gdzie to widać, że to nie działa. No i jak to pisałem, to też miejsce, w którym to pisałem, no to też nie tak, że mnie tam wszyscy poklepywali po ramieniu. No, czytelnicy poklepywali, ale koledzy to raczej się łapali za głowę i dziwili. No i tu jest podobnie. Też mi się wydaje, że jest ewidentny problem z pracą w ogóle w kapitalizmie współczesnym. I to nie tylko w polskim, ale i zachodnim. W Polsce większy, co widać w statystykach na przykład. To gdzieś tam widziałem, że szerowałeś taki materiał, no, który też opisuje ten proces w książce, że Polska należy do tych krajów rozwiniętych, gdzie udział płac w PKB spadł najbardziej w tych ostatnich tam, nie wiem, to jest, można liczyć 25-30 latach i też przy jednoczesnym wzroście PKB, to znaczy, że się ciastko wzrasta, a udział płac, czyli ta część, która przypada pracownikowi, się zmniejsza. I na Zachodzie też się zmniejsza i oni strasznie biją na alarm, a u nas się zmniejsza jeszcze bardziej, więc tym bardziej trzeba bić na alarm. W związku z tym, mając do wyboru sytuację, w której miałbym się jako dziennikarz, publicysta odnajdywać w tych sporach, które tam narzucają właśnie politycy, starsze pokolenie decydentów medialnych, no to wolę próbować definiować te kluczowe problemy po swojemu. Pewnie gdzieś tam one się przecinają, prawda? Na podobne rzeczy gdzieś tam w pewnym momencie się natykamy i ja, i ci, którzy gdzie indziej je widzą, ale no generalnie no, ja uważam, że nie jest problemem największym obecnie w Polsce kwestia islamizacji Europy, napływu migrantów, ale też nie uważam, żeby na przykład jakaś straszna fala faszyzmu nas tutaj czyhała. To, co mi się wydaje, jest problemem, to jest osłabienie pracy. Osłabienie pracy, które widać, słychać i czuć. I z niego wynikają bardzo konkretne polityczne, ekonomiczne i społeczne problemy. A jakie? No to wciąż to wszystko jest podane jak na tacy. To jeszcze zapytam o książkę, ponieważ po jej publikacji pojawiły się pierwsze recenzje. Ty niemal wprost we wstępie też piszesz, że liczysz na to, że ta książka będzie inspiracją właśnie dla jakiejś siły politycznej,
która wprowadzi tę tematykę do głównego nurtu. Nie ukrywasz, że chodzi tutaj o tak czy inaczej rozumianą lewicę. I na lewicy ta książka spotkała się z życzliwym przyjęciem, aczkolwiek była jedna recenzja krytyczna wobec tej książki, a właściwie wobec tego, czego w niej nie ma, formułowana właśnie z pozycji lewicowych i sformułował ją twój redakcyjny kolega Edwin Bendyk, który napisał, że twoje recepty na wzmocnienie pracy w największym skrócie i upraszczając, mają polegać na przywróceniu czegoś, co już było, czyli tych pierwszych trzech dekad welfare state i państwa opiekuńczego. Natomiast Bendyk zarzuca ci, że nie dostrzegasz tego, że praktycznie kapitalizm się już kończy, że mamy takie swoiste interregnum, że coś się skończyło, coś się jeszcze nie zaczęło i że być może czymś, z czym się musimy mierzyć, to to, że praca się kończy, czy dla dużej części społeczeństwa się kończy. Więc moje pytanie jest, czy faktycznie jesteś takim konserwatystą, czy dlaczego tej perspektywy takiej utopijnej nie zawarłeś? Edwinowi Bendykowi w tej dyskusji bardzo ładnie odpowiedział Wojciech Orliński, który przypomniał, że w przyszłości wiele bardzo takich przełomowych, postępowych faktów historycznych brało się wprost z jakiegoś postulatu przywrócenia pewnego czegoś, co było i zostało zabrane. Na przykład rewolucja francuska wybuchła tak, że spora część społeczeństw, tam było wspomnienie tych stanów generalnych, czyli pewnego rodzaju konsultowania się monarchy z częścią swoich poddanych, które potem w ramach rozwoju absolutyzmu zostało zmarginalizowane, zabrane. Więc postulat był przywrócenia czegoś, co było, a wyszło z tego coś, co trudno nazwać rewolucję. Trudno nazwać rewolucję francuską przecięciem konserwatywnym, to znaczy było to otwarcie drzwi, bramy do nowoczesności. Więc ja nie mam zupełnie problemu z tym, żeby pokazywać, że nawet w warunkach kapitalizmu były takie, jest różnica pomiędzy Szwecją lat 60. i Ameryką z roku 2007. No i tu kapitalizm, i tam kapitalizm, ale jednak inny kapitalizm i dla tych, o których, znaczy, którymi, dla ludzi, tak? Dla przedstawicieli tych społeczeństw jest jednak różnica zasadnicza. Więc utopii, ja nie mam nic przeciwko utopii. Utopie są super, utopie można, trzeba i należy snuć, ale warto też uzupełniać je o jakiś zestaw takich praktycznych rad tu i teraz. Ja lubię o tej swojej książce myśleć, że to jest taki podręcznik samoobrony przed ekscesami kapitalizmu w XXI wieku. Bo no oczywiście łatwo jest powiedzieć z perspektywy takiej eksperckiej, naukowej, uznanego dziennikarza, przedstawiciela no, tak najszczęśliwszej części społeczeństwa, że kapitalizm zaraz się skończy. No ale pytanie, kiedy będzie to zaraz, gdzie on się skończy i co z tego wyniknie? Bo ja nie wykluczam, że kapitalizm będzie się przepoczwarzał, że on może nawet się skończy, ale mnie też interesuje to, co pomiędzy się stanie. Zawsze ja jednak zgadzam się z tym, że w długim okresie wszyscy będziemy martwi i że liczy się długi okres jest zawsze sumą krótkich okresów i to, co robimy tu i teraz się liczy, no bo tak się toczy życie, tak się buduje rzeczywistość. Więc ja widzę, żyję w tym kraju, widzę ludzi, kobiety, mężczyzn, dzieci, funkcjonujące w warunkach realnie istniejącego kapitalizmu. Kapitalizmu niezbyt sympatycznego, kapitalizmu, który jeśli się kończy, to znaczy,
że on będzie coraz gorszy, bo kapitalizm to jest taki ustrój, w którym zawsze tam chodzi o to, że są jacyś zwycięzcy i są jacyś przegrani, i to zawsze jest, że ci zwycięzcy trochę właśnie na plecach tych przegranych swój sukces świętują. I cała, bardzo często cała para idzie w stworzenie takiej opowieści, w myśl której jakby to ci przegrani zostają tam gdzieś wyproszeni z tego obrazka, z tego zdjęcia pięknego. No to gdzieś właśnie, że to jest tam. Najlepiej to zrobić kosztem, nie wiem, jakiejś innej części globu, no, ale my w Polsce tak nie mamy, więc tutaj przegrani są też tu, jest ich bardzo dużo. No więc tam się różne narracje tworzyło, że oni tam sami sobie zasłużyli, że może się nie potrafili dostosować i tak dalej. Może są głupsi, tak. No to cały ten repertuar tych. My jesteśmy na nasze szczęście społeczeństwem rasowo spójnym, to znaczy rasizm u nas tu jako ten sposób na tłumaczenie, dlaczego zwycięzcy wygrali i musieli wygrać, ten rasizm nie występuje, ale klasizm już jak najbardziej. On występuje. No i to jest tak, to tak działa, więc ja to widzę, że żyję w takim kraju i to jest też czytelnik, dla którego piszę, żyję w tym kraju. I chciałem napisać taką książkę, która będzie zestawem takich ciosów, które można użyć, jak ten kapitalizm będzie słaby, będzie coraz słabszy, bo będzie miał mniej tych przestrzeni do zagospodarowania, nie będzie wyrabiał, będzie gryzł własny ogon, więc będzie coraz bardziej nerwowy, coraz bardziej się będzie szarpał. No i to niestety nie będzie dobre dla tych słabych, i żeby ci słabi mogli mieć też taki zestaw tych chwytów, jak ich ten kapitalizm tam zaatakuje, to żeby go umieli tak tutaj tak łokciem w splot słoneczny i potem się odwrócić i z wyskoku na przykład, albo z główki. No to i tam właśnie to o to chodzi. No, nie jest to rzeczywiście książka o tym, że jak cię zachodzi kapitalizm w ciemnej uliczce, to mówisz mu, ale przecież ciebie powinno tu nie być, ty już właściwie nie żyjesz, tylko to jest o tym, że stajesz oko w oko z tą bestią, to żeby umieć jej wyrąbać z baniaka między oczy. No i to tam jest w tej książce. Także podręcznik samoobrony, jak najbardziej. Jedną z opisywanych w tej książce technik samoobrony są związki zawodowe. A jednocześnie, gdy w tej części opisującej, jak się ta praca zmieniała, jest sporo o prekaryzacji pracy, o tym, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia, które rodzą nowe problemy. I w tym miejscu chciałem się zwrócić do Mateusza Karolaka o pytanie właśnie o tą technikę samoobrony w postaci uzwiązkowienia czy reprezentacji pracowniczej w kontekście prekariatu. Czy związki zawodowe właśnie w kontekście tego uelastyczniania tak zwanego pracy, czy związki zawodowe mogą być wciąż takim narzędziem, które jest w stanie przywalić z główki kapitalizmowi, czy też być może jakaś inna forma reprezentacji pracowniczej? Jak to wygląda na podstawie twoich badań? Dobrze. Więc po pierwsze dziękuję za zaproszenie, dziękuję za książkę, miło było czytać. Na pewno jest to potrzebna książka w sensie takim, że przypomina nam o pewnych rzeczach, o których mówi się, ale w tej raczej akademickiej bańce, i badania pracy jak najbardziej trzeba upowszechniać. A wracając do twojego pytania, Michał, jakby po pierwsze też może ja jestem z akademii, więc lubię trochę wszystko porządkować, i należy się zastanowić w ogóle, czy prekariat jako taki jest jakąś spójną, jednolitą grupą, bo w naszych badaniach, które prowadzę tutaj od nas z profesorem Rozowickim, ale też w Warszawie z profesorem Kardawskim, na którego pan właściwie często powołuje, chcieliśmy zbadać, jaki jest potencjał mobilizacji wśród młodych, prekaryjnych pracowników w Polsce, tak? Bo każdy z nas chyba już słyszał o prekariacie. Na początek może warto wyjaśnić, że sam fakt posiadania niestandardowej formy zatrudnienia niekoniecznie sprawia, że dana osoba już tym prekariuszem jest, tak? Jakby stan prekaryjnej pracy, bycia w prekariacie
to jest wielowymiarowe zjawisko, na które składa się nie tyle forma zatrudnienia, co raczej jego niepewność. To może być nawet umowa na pracę na czas nieokreślony, ale jeśli ktoś czuje, że może zostać w każdej chwili zwolniony, nawet z miesięcznym wypowiedzeniem, niewiele mu to pomaga. Ale też niskie, nieadekwatne dochody i brak głosu. Brak głosu, którym jest właśnie głównym przedstawicielem, czy czymś, co na kolektywnym poziomie daje ten głos, są związki zawodowe. No i co się okazuje? Okazuje się, że polscy prekariusze są bardzo rozbici, tak? I w naszych badaniach, po pierwsze, reprezentatywne badania na grupie młodych Polaków wykazały, że 50% z nich przyznaje, że w swoim życiu doświadczyło prekaryjnej pracy, zdefiniowanej jako praca niestabilna właśnie o niskich dochodach. Czyli jest to doświadczenie powszechne. Ale jeśli, teraz przechodząc do drugiej części naszych badań, zaczęliśmy z tymi ludźmi rozmawiać, prowadziliśmy z nimi wywiady, zbieraliśmy ich historię życia, nieraz przez 4 godziny dyskutowaliśmy jakby o całej sytuacji i okazuje się, że mamy 4 grupy. 4 grupy, które różnią się od siebie, 4 typy prekariuszy, tak to można nazwać, i różnią się od siebie w podstawowym wymiarze, czyli spojrzeniem na tą przeszłość, do której trochę pan Rafał postuluje, żeby wrócić. I z jednej strony mamy tych, którzy patrzą na tą przeszłość z nostalgią, a z drugiej tych, którzy nie chcą tam wrócić, którzy ją porzucili celowo, tak? I mamy, wyodrębniliśmy takich postetatystów, którzy marzą o pracy białych kołnierzyków. Chcieliby dostać tą pracę w urzędzie, ciepłą posadkę, ale nie mogą, tak? Strukturalnie nie pozwalają to. Inwestują w edukację, inwestują w kolejne szkolenia, dyplomy i tkwią w tych stażach, ale ideałem, tak? Jakby taką strategią życiową, coś, co definiuje ich sposób działania, organizuje ich sposób myślenia, jest dążenie do tej stałej posady. Ale z drugiej strony mamy, nazwaliśmy ich trochę za krótko, bo szczerze, projektariuszami. I to jest pokolenie Maja 68. To są ludzie, którzy celowo odrzucili sztywne reguły fordyzmu i chcą, też tak ideologia w pewien sposób jest ucieleśniona w ich opowieściach, chcą się realizować, chcą swoją tożsamość definiować na podstawie pracy, ale która jest autonomiczna i która zależy tylko od nich. I tutaj pojawia się problem jakby w roli związków zawodowych, bo też jak te związki są postrzegane. Bo jest bardzo silny mit i teraz też tutaj mamy badania, tylko 50% osób twierdzi, że związki w ogóle powinny się angażować w działalność państwa. Mało tego, 70% prekariuszy uważa, że każdy sam powinien dbać o swoje zabezpieczenie emerytalne czy zdrowotne, tak? Tak samo edukacja powinna zostać sprywatyzowana. Więc to, co nasze badania pokazują, to jest, jeśli interes materialny zdefiniujemy w jakiś sposób obiektywnie, to na poziomie deklarowanych wartości często te poglądy są sprzeczne z tym. I sprzeczne z obiektywnie zdefiniowanym materialnym interesem właśnie tych najbardziej wykluczonych. I teraz może jeszcze na koniec, bo zaraz pewnie dyskusja nam się z tego wywiąże. Sprawdziliśmy też, w jaki sposób głosowali w ostatnich wyborach ci, którzy określili siebie jako prekariusze w porównaniu do młodych, którzy jako prekariusze siebie nie uznali. I co się okazuje? PiS i PO, jakby jest duża bardzo polaryzacja. PiS i PO mają mniej głosów niż w ogóle populacji młodych. Ale kto zyskuje? Zyskuje Korwin i to jest czwarty typ, czyli przedsiębiorcy, jak ich nazwaliśmy, czyli ucieleśnienie tego neoliberalnego modelu człowieka, który pracę traktuje instrumentalnie jako coś, co przynosi dochód. I tam logika przejawia się taka, wszystko ujdzie, o ile przynosi dochód i każdy musi rozpychać się łokciami i walczyć o siebie. I tutaj jest problem z osiągnięciem jakiejś solidarności. Więc nagle w tej grupie Korwin otrzymuje 10%, ale Zjednoczona Lewica otrzymuje 15%, razem mam bodajże prawie 9%. Czyli okazuje się, że mamy jakąś taką bardzo dużą polaryzację. I to, co doświadcza, już to jest czwarta grupa, którą wymienię i na tym teraz zakończę, to są
proletariusze, tak? Czyli prekariat, który chciałby mieć tą proletariacką pracę, faktycznie patrzy na fordyzm jako coś, co na tą złotą erę, która była fajna, do której chcielibyśmy wrócić, chcielibyśmy mieć ten stały etat, pracować fizycznie, pracować dobrze, kultywować etos pracy, bo w pracy jest grupa, jest społeczność, możemy się z kimś utożsamiać i tego brakuje, tak? Praca staje się pofragmentaryzowana i następuje takie odniesienie do wyobrażonej wspólnoty, wyimaginowanej. I tą wspólnotą staje się naród. Czyli znowu, nie związki zawodowe. Związki zawodowe są tam traktowane pozytywnie o tyle, o ile jest bezpośredni interes w byciu członkiem związku. Więc podstawowym pytaniem, jakby podstawowym takim zadaniem byłoby, i nie wiem jak na to odpowiedzieć, jak spróbować osiągnąć solidarność pomiędzy tymi różnymi grupami i jak uzmysłowić ten wspólny interes. Bo to, co na razie się dzieje, to te grupy poszczególnych prekariuszy są raczej rozgrywane na poziomie kulturowym pomiędzy sobą. Dziękuję. Myślę, że to będzie jeden z tematów naszej dzisiejszej dyskusji. I teraz chciałem się zwrócić do Katarzyny Dudy, która także prowadziła badania wśród ludzi, których nie wiem, czy chyba można nazwać prekariatem, czyli osobami zatrudnionymi na niestabilnych warunkach, ale to były też osoby też starsze i to były panie sprzątające i osoby ochraniające budynki należące do instytucji publicznych. I pytanie bardzo podobne do tego, które zadałem Mateuszowi, to znaczy jak w tej grupie zawodowej, znaczy po pierwsze, czy mogłabyś w dwóch zdaniach powiedzieć, jakie są realia pracy tych grup zawodowych, bo one pewnie się różnią od tego prekariatu wykształconego, o którym była mowa przed chwilą, i także ich stopień zaufania do takich instytucji jak związki zawodowe, czy w ogóle zaufania do i zdolność do podejmowania takich działań zbiorowych, aby stworzyć własną reprezentację własnych interesów. Okej, to na temat warunków pań sprzątających i ochroniarzy w instytucjach publicznych zadałeś pytanie, tylko że sytuacja tych grup uległa radykalnej zmianie po wejściu w życie w tym roku stawki minimalnej, a także drugiej zmianie, jaką jest obowiązek, aby instytucje publiczne już wymagały od firm prywatnych umów o pracę dla pracowników. Także ten nasz raport opisuje trochę inną rzeczywistość. W dwóch zdaniach rzeczywistość, w której pracownicy zarabiają 3 zł za godzinę, pracują 400 godzin w miesiącu. No, w tej sytuacji, w tym roku, z takimi sytuacjami się po prostu nie spotykam. Człowiek, który zarabia 10 zł za godzinę pracy, no to już pracuje 200-300 godzin. Zdarza się, lecz już te rekordy skandaliczne, a już one nie są pobijane. Co do zaufania tych grup względem związków zawodowych, a także innych grup pracowników, może chciałabym się skupić na tej drugiej grupie. My teraz z ośrodkiem prowadzimy badania dotyczące warunków zatrudniania pań, które sprzątają w szpitalach publicznych. I okazuje się, że no, te grupy są bardzo, może nie negatywnie, ale no, czyli są źle nastawione do innych grup w tych szpitalach, ze względu na to, że w momencie, gdy ten outsourcing, to znaczy wypychanie tych pań do firm zewnętrznych było przeprowadzane, no, że te grupy nie wstawiały się za nimi, nie stawały za nimi murem. Co jak teraz widzimy, no, odbywa się z niekorzyścią również dla tych grup pielęgniarek i lekarzy. Ja właśnie chciałabym powiedzieć, że no, w bieżących dyskusjach na temat rynku pracy no, trzeba się odnieść do tego ostatniego głośnego protestu pracowników medycznych.
One pokazały to, że to nie jest również kraj dla pracowników sektora publicznego, to nie jest również kraj dla pracowników tych wyższych szczebli, które mogłyby uważać, że są bezpieczne, prawda, w tym kraju. Ale te nasze badania wykazały, że w roku 99, gdy outsourcing był przeprowadzany, gdy reforma zdrowia była przeprowadzana w szpitalach publicznych, to w pierwszej kolejności właśnie ucierpieli na tym pracownicy niższych szczebli. Panie sprzątające, osoby, kucharki, prawda? A dopiero w późniejszych latach upowszechnił się w szpitalach publicznych kontrakty pielęgniarskie i samozatrudnianie przez lekarzy. I tak myślę, że gdyby wtedy lekarze i te osoby odpowiedzialne za usługi podstawowe w instytucjach publicznych ustawiały się, solidaryzowałyby się z tymi pracownikami niższych szczebli, a to później ich warunki pracy również nie byłyby pogarszane. I może na tym skończę. Czy Rafale, coś chciałbyś dodać, zanim oddamy głos publiczności? To zjawisko, o którym Kasia powiedziała, to jest doskonały przykład. Bo to bardzo dobrze pokazuje jakby cała tej logika polskiej transformacji, jeśli chodzi o pracę, właśnie tak wyglądała. To znaczy, to był jeden moment, w którym nagle ten kapitalizm wszystkich napadł w tej ciemnej uliczce, tylko on tak właśnie dobierał sobie te ofiary tak od najsłabszych, od najbardziej bezbronnych, prawda? Że to jest, i tu dobrze to pokazałeś na tym przykładzie, już konkretnie takiej jednostki, jaką jest szpital, ale wciąż to też staram się to pokazywać na jakby całe społeczeństwo i to właśnie się zaczyna od tych grup takich, które w nowej rzeczywistości miały najtrudniejszy dostęp do właśnie wyartykułowania swojego sprzeciwu albo właśnie ich pozbawiono tego mechanizmu i to właśnie to jest cel. Rozwalenie i zniszczenie też imidżu związków zawodowych w Polsce po 89. No właśnie to zaczynało się od klasy robotniczej, potem szło tak wyżej, wyżej, wyżej i dopiero w momencie, kiedy ten kapitalizm już się tak najadł i szukał kolejnych ofiar, no to zaczął dopadać już tych z nas, którzy ponieważ tych z wyższym tam kapitałem kulturowym, którzy już bardziej umieli się bronić i to wtedy się zaczęła właściwie debata o prekariacie, prawda, w Polsce i w ogóle o sytuacji na rynku pracy. No, jest tam, może trochę żartem, może nie, ale tam cytuję Jana Wróbla, którego czasem w poranku TOK FM spotykam, przedstawił taką swoją, moim zdaniem dosyć cenną definicję, znaczy opis sytuacji, dlaczego pokolenie późnej platformy, czy dlaczego Donald Tusk i Marcin Król zaczęli w tym samym momencie dostrzegać problem sytuacji na rynku pracy, wcześniej go nie dostrzegali. No, obaj mają dzieci w takim wieku właśnie, które wchodziły na rynek pracy i przychodziły na niedzielne obiadki i mówiły: tato, skrzaniliście sprawę, to nie tak miało być. No i dopiero jakby tą drogą. No, nie wiem, czy taki fakt miał miejsce, ale jakby ta sekwencja wydarzeń wskazuje, że to tak właśnie było, że najpierw dostarczył. No, można by zacytować słynny wiersz pastora Niemellera, że wiecie, znacie to najpierw. Jak przychodzili po tych, to nie protestowałem, bo nie byłem tym, aż przyszli po mnie. No i to jest dokładnie też opowieść o polskich pracownikach, tak? W tym szpitalu, kiedy przyszli po kucharki, nie protestowałem, nie byłem przecież kucharką. Aż w końcu przyszli po mnie. No i tak jest, i tak jest. Czy to można traktować jako przestrogę? No chyba można, no trzeba, bo to inaczej to byśmy zwariowali. No, nie należy do tych autorów, którzy popadają w jakąś postmodernistyczną depresję, że wszystko, nawet żadna krytyka systemu nie może mieć miejsca, bo przecież jesteśmy częścią tego systemu. No, bez przesady, no. Jednak coś od nas zależy. Czy ktoś z Państwa chciałby włączyć się do dyskusji, podzielić się swoimi refleksjami? Tam mamy zgłoszenie.
Z samego końca sali. Tak jest, właściwie mam trzy pytania, które do tej pory mi się pojawiły. Zadam pierwsze. Pan kolega z prawej, przepraszam, nie dosłyszałem imienia. Z mojej prawej, tak. Stwierdził pan, że brak głosu jest też w pewien sposób definicją prekariatu. Ale w tym momencie też należałoby stwierdzić, że wszyscy pracownicy, łącznie ze średnim, nawet wyższym szczeblem często, międzynarodowych korporacji, nie mają głosu, bo ich możliwości do faktycznego wyrażenia, powiedzmy, jakiegoś sprzeciwu opinii w stosunku do tego, co firma robi, pozwala co najlepiej, powiedzmy, przesunąć tą pozycję, funkcjonowanie tej firmy, może o minimę. Natomiast chyba wydaje się, że problemem jest tutaj jakby bezsilność, która jest wyrażona przez ten brak głosu. To nie chodzi o to, że ty tego głosu nie masz, bo ty możesz tego głosu nie mieć w bardzo wielu kwestiach. Tylko, że sytuacja jest taka, że możesz zmienić firmę, możesz zmienić to, możesz zmienić tamto. Masz jakieś pole wyboru. W sytuacji prekariatu to pole wyboru jest bardzo zawężone lub nie istnieje w ogóle. Czyli masz tylko możliwość prowadzenia w tej sytuacji tak naprawdę. Czy zgodzisz się z taką definicją? Tak, tak, jak najbardziej. Tak, dokładnie o to chodzi. Jakby głos to jest takie uproszczenie, czyli chodzi o jakąś autonomię też pracy, możliwość współdecydowania, ale z książki też zresztą są dane przywołane, skądinąd wiemy, że w Polsce organizacja, zorganizowanie związków czy pokrycie, uzwiązkowienie branż, czyli też niekoniecznie pracownik musi być bezpośrednio członkiem związku, ale jego branża jest w jakiś sposób regulowana przez układy zbiorowe, należy do jednych z najniższych w Europie, tak, i cały czas spada. Więc to prawda, że ten głos wszystkich pracowników jest w Polsce bardzo słabo słyszalny, plus do tego, jeśli dołożymy jeszcze właśnie niski dochód, ale dochód też nie tylko definiowany czy rozumiany czysto jako to, co dostajemy netto, tak, na konto, czy w kopercie, czy pod stołem, ale dochód społeczny, na który składają się też jakieś transfery społeczne, na który składa się pomoc wspólnoty, rodziny i tak dalej, to okazuje się, że prekariusze też ze względu na tą wymuszoną mobilność nie dość, że zarabiają najmniej, to nie mają różnych tak zwanych benefitów, mają utrudniony dostęp do jakichś usług publicznych i ostatecznie dwa razy tak są dwa razy w trudniejszej sytuacji. Przeznaczenie własnych środków na szkolenia, na podnoszenie własnej umiejętności po to, żeby zwiększyć swoją mobilność społeczną. Tak, tak. No i właśnie tak jak my to rozumieliśmy, no jest to jakaś wypadkowa różnych elementów, czyli właśnie ten dochód, niemożliwość współdecydowania o swojej pozycji, niepewność zatrudnienia i tak dalej. Tak definiowaliśmy. Tak, ćwiczenie się po prostu, powiedzmy, w tej przestrzeni społecznej, tak? A ja mogę też skomentować, bo mnie to bardzo pasuje, ta poszerzona definicja prekariatu, bo ona tworzy, moim zdaniem, szerszą taką platformę porozumienia sprawia, że ten problem prekariatu, że jego się nie da tylko sprowadzić do kwestii pieniędzy, prawda? Bo to jest często tak, że o co chodzi, przecież zarabiasz powyżej tam średniej, nie wiem, powyżej mediany, no nie wiem, zarabiasz 6 tysięcy, no to nie narzekaj, bo kurczę blady, jesteś w porównaniu ze sporą częścią Polaków w dużo lepszej sytuacji, więc czemu narzekasz, prawda? Ale właśnie tu wchodzi ten element, że polski rynek pracy jest jednak taki szalenie folwarczny, to znaczy, że ta rola pracownika, że ten pracownik jest tylko wyjątkowy w jakichś sytuacjach, to już jest taki jakiś absolutny luksus. Na palcach jednej ręki można takie miejsca wskazać, gdzie rzeczywiście ten pracownik jest traktowany poważnie, tak? I nie ma też mechanizmów, które by to wymuszały. Tak, często to jest właśnie tak. Ja tego doświadczałem w mojej pracy, tej pierwszej dziennikarskiej w dzienniku starym w Axtuszpungerze, gdzie oni no generalnie dobrze płacili. No, ja tam byłem trybikiem małym, więc nie tak bardzo dobrze, ale że generalnie spoko, jak na te warunki. No ale to było właśnie, ta firma na tej zasadzie działała. To znaczy tam było w zasadzie tylko redaktor naczelny i może jego zastępczyni, redaktor naczelny Robert Krasowski, beznadziejny szef. Właściwie tylko oni mieli takie to poczucie, że coś od nich zależy w tej gazecie, cała reszta miała wykonywać ich polecenia. I to jest niestety model w polskich mediach, zwłaszcza tych już zastanych, takich, które środowiska stworzyły wokół siebie, no wiecie, o jakich tytułach mówię. Jest to model obowiązujący i to pokolenie się tych decydentów, ono tam wciąż jest i ono się do tego bardzo przyzwyczaiło, bardzo nerwowo reaguje na wszelkie próby podważenia ich tutaj wyłącznego prawa decydowania. W tym sensie
Tak, Kariuszem jestem również ja i Grzegorz Słaczyński. No to dziękuję Ci za to, że poszerzyłeś tę definicję w ten sposób, że mogę się zidentyfikować, bo już się czułem, że nie jadę na jednej łodzi, a tu jednak. Dzięki wielu. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Bardzo proszę, Pan mamy zgłoszenie. No więc ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem i próbujemy to ogarnąć. Ja jestem ze Związku Syndykalistów Polski i to jest mowa o uzwiązkowieniu. Oczywiście poziom uzwiązkowienia coś mówi, natomiast jakość uzwiązkowienia też jest ważna. Teraz mamy taki problem na przykład na Poczcie Polskiej, gdzie jest do ich, no jest to związku. 72 związki, tak, bo tu kolega z poczty też jest, także. No więc 72 związki, które generalnie niewiele robią. No i próbujemy tam stworzyć, bo jak u nas uzwiązkowienie wygląda? To czy u nas tak wygląda, że siedzi pani lub pan za biurkiem i przyjmuje składki. Czasami coś powiedzą, żeby nie wyleźć ze stołka, gdzieś tam zainterweniują, ale no tak to działa. Natomiast my próbujemy, walcząc też z tym pofragmentowaniem tego środowiska, o którym ty mówiłeś na przykład, że próbujemy sztucznie wymusić kontakt pomiędzy pracownikami. Na przykład na Poczcie we Wrocławiu jest 20 chyba urzędów, tak? Czy 30, jest dużo jest urzędów. I ci ludzie do tej pory, dopóki ich nie spotkaliśmy, wymusiliśmy spotkań pomiędzy nimi, oni się nie znali w ogóle w większości. I kiedy się poznali, powstał między innymi też w innych miastach, kiedy ci ludzie się spotkali, powstał ruch jakiegoś protestu, który tam przed wakacjami było kilka tysięcy pocztowców niezwiązanych z żadną centralą związkową protestowało na ulicach. Więc jedną ze strategii, którą teraz trochę eksperymentujemy na żywym ciele, to znaczy żywym ciele poczty, wydaje mi się, że jedną z form wyjścia jest wytworzenie miejsc, gdzie ludzie się mogą spotkać, bo inaczej to też była mowa o paniach kucharkach, mieliśmy dziki strajk, który zainicjowaliśmy w Bełchatowie. No i one w zasadzie były gotowe do protestu. One już czekały, tylko że związki przychodziły z różne tego, my to prawnie załatwimy, czekajcie, one czekały rok, dwa, nie wiem ile. Dopóki przyszli tacy radykałowie, jak my im powiedzieli, no to stańcie. I one stanęły jednego dnia i wywalczyły w ciągu 24 godzin to, czego nie mogły wcześniej wywalczyć. Ponieważ to jest jeszcze inny problem, bo też jest mowa o uwarunkowaniach prawnych, instytucjonalnych i tak dalej. Ale jeżeli nie ma akcji, to mogą być narzędzia, ale ludzie ich nie biorą. Bo mamy piękną konstytucję, prawie jak stalinowską, to znaczy wszystko jest zapisane. Polska jest społeczną gospodarką rynkową i tak dalej, ale ludzie no, nie egzekwują tego. Więc jeżeli dopóki tego nie ma i ludzie się nie spotkają, to będzie tak będzie. A żeby tak formalnie było zadość, to zapytam, czy Gadomski odpowiedział ci tym razem na książkę, bo ostatnio chyba odrzucił, tak? Tak, ostatnio. Teraz go Straczyński rozmusił do tego, zaprosił go. Więc jakoś go zaszantażował, on przyjechał, nawet w weekend na działce skrócił i tam gadaliśmy w radiu o tym. Ciężko było rozmawiać, no ale jakoś się udało. Ale to, co mówisz, to jest bardzo ważne, no bo to oczywiście jest bardzo potrzebny ten nacisk na istniejące struktury, no bo one, co oczywiste, kostnieją, prawda? I to jest ten świetny przykład teraz, akurat nie wasz, tylko inicjatywy pracowniczej, wielki sukces i założenie organizacji związkowej inicjatywy w Volkswagenie. I to od razu takiej nie tam kilkanaście osób, tylko od razu kilkaset. No i to się tak stało właśnie, że tam były związki, Solidarność tam była bardzo silna, taka też Niemcy to wymuszali swoją kulturą korporacyjną, bo Volkswagen w Niemczech ma, tam rzeczywiście tak jest, że przedstawiciele związków oni wręcz chcą. To często też kapitał zagraniczny, mówią, że kapitał zagraniczny bardzo często też lubi to mieć, bo to zna, prawda, to jest, lubi to mieć jakby wszystko udomowione, żeby wtedy wie, jak się zachowywać. Nie wszędzie oczywiście, bo tam w socjalnych strefach ekonomicznych u tych mniejszych graczy to oczywiście inaczej wygląda, no ale w tym Volkswagenie tak było, no i istniała ta Solidarność i ta biedna inicjatywa tam chodziła, rozdawała te ulotki przed bramą, no i nic się nie działo, a nagle pewnego dnia zadzwonili do nich, no, a
Tak, dzwonimy z Volkswagena. Tam 2 lata temu rozdawaliście ulotki. Wiecie co? No my byśmy się spotkali z wami. No i oni tam wzięli 20 tych formularzy, umówili się na jakimś parkingu pod Tesco gdzieś tam na obrzeżach. Patrzą, a tu zjeżdżają samochody, jadą, tak? Jakieś tam kilkaset osób wyskoczyło z tych samochodów, więc oni tam prawie umarli z wrażenia. Nigdy w życiu pewnie nie widzieli tylu przedstawicieli klasy robotniczej w jednym miejscu. No nie, no ale to się udało w tym sensie, że było takie przeświadczenie też tam z załozy Volkswagena, że ta Solidarność to trochę za bardzo tutaj się zblatowała z tym zarządem i że to właśnie tak jak mówisz, że zawsze jest tak, tak, działamy, zaufajcie nam spokojnie, no i teraz robią przynajmniej jakąś taką presję. No, mówią, no dobra, no to pokażcie, jakie daliście propozycje, znaczy jakie wymagania, jakie żądania przedstawiliście, a dlaczego tyle, a nie więcej, dlaczego o tym zapomnieliście i tak dalej. Więc skoro mamy w Polsce pluralizm związkowy, to jest taką, podjęliśmy historyczną decyzję po roku 89 jako wspólnota, no może. Tak, no i jest tych 70 związków, to jest często podnoszone przez przeciwników związkowi, ale to akurat to, co wy robicie, jest świetnym korzystaniem z tego, z tej możliwości, tak. Alleluja, i do przodu. A jeśli mogę jeszcze, a propos tego, co Ksawier powiedział, jakby wy mieliście o tyle, czy macie też o tyle szczęście w nieszczęściu, że ci ludzie jednak mają jedno miejsce pracy, tak? Jasne, że ważne jest spotkanie, ale mówimy też o przemianach obecnie pracy. Coraz więcej osób, już pomijając pracowników, nie wiem, agencji tymczasowych i prawną możliwość organizowania się, ale chodzi o taki aspekt nawet praktyczny, czyli jeden dzień pracujesz tu, kolejnego dnia pracujesz gdzie indziej, codziennie masz innych kolegów, więc ciężko zdobyć to zaufanie, żeby się zorganizować. Dlatego też ważny jest jakiś taki model uzwiązkowienia poza miejscem pracy. Związki, które działają w lokalnej społeczności, są takim miejscem, są grupą osób, którym można zaufać, niezależnie gdzie się pracuje. Ale tu pojawia się kolejny problem. Coraz więcej jest tak zwana gig economy, czyli praca przez internet, zdalne zlecenia. To są najbardziej sprekaryzowani często pracownicy i też tutaj ten temat pojawia się w książce. I był bardzo ciekawy wątek jakby próby uzwiązkowienia przez internet. I on mnie się bardzo spodobał, tylko zastanowiłem się nad tym, w jaki sposób przy uzwiązkawianiu poprzez internet, czyli jakby wykorzystanie tych nowych technologii jako takiej platformy do organizowania pracowników, uniknąć żółtych związków zawodowych. Bo tak naprawdę cała siła związku polega na tym, że powinien być krok do przodu, wiedzieć więcej niż wie pracodawca. W tym momencie jak zweryfikować? To internet oczywiście pomaga w komunikowaniu się i przełamywaniu, bo to często jest ta bariera psychologiczna, prawda, że też ludzie nie wiedzą, jakby się tu skomunikować, no bo co, no w pracy jakoś tak nie pasuje, a po pracy to nikt nie ma czasu i tak dalej, więc już jakby internet sprawia, że jest ten krok dalej. I to tam amerykańskie związki zdaje się, że testują sobie, jakieś apki robiąc, ale oczywiście to nie załatwi sprawy, no bo nie zrobisz strajku przez internet. No. No niestety, no i ludzi można zrobić, o których pan mówi. No, tylko że tu jest, no właśnie kluczowym problemem jest to, że to nie będzie strajk typu dokerzy odmawiają pracy przy rozładunku statków. I stoi tych statków ileś tam, ten przedsiębiorca się wścieka, bo mu to generuje koszty, albo jak nie wiem, strajk pilotów, no to nie lecą samoloty, koszty lecą, no i on ma presję i musi ustąpić. A tutaj jest bardzo trudno to jakby sprawić, żeby to był taki naprawdę mocny lewar. I to jest największy problem, to że wielu ludzi nie ma możliwości strajku właśnie przez to, że czuję, że ich praca jest albo łatwo zastępowalna, albo w ogóle taka właśnie przezroczysta. I nie mają jednego pracodawcy, to też w przypadku internetu jest istotne, że te gigi są wykonywane. No tak, tylko że to można próbować jakoś załatwiać od strony ustawodawczej, to znaczy jednak na tyle, na ile można ograniczać ten gig economy, albo ich tak zniechęcać, opodatkowując, prawda? Albo właśnie próbować, żeby jak oni na tym zarabiają, to żeby trochę jednak, no bo tu też ja jestem za tymi rozwiązaniami i tymi predystrybucyjnymi, no bo związek zawodowy jest rozwiązaniem predystrybucyjnym, czyli jeszcze
To jest wzmocnienie pozycji słabszej strony, czyli pracownika, przed zanim zostanie wartość ekonomiczna wytworzona w gospodarce, zanim kapitał i praca się spotkają. Już na dzień dobry jakby wzmocnienie jego pozycji. A druga to jest stara dobra redystrybucja. Ona oczywiście dostała potężny cios w epoce globalizacji, bo łatwo jest uciekać przed tym, przed podatkami. I podatki też spadają również przez to, ale też po powodu przechwytywania procesu politycznego i tak dalej. Wszyscy znamy to, te argumentacje, ale to też nie jest tak, że nie ma tych możliwości jakiegoś wspólnotowej decyzji politycznej, żeby jednak bardziej te wszystkie modele biznesowe, zamiast się nimi ekscytować, że to są wspaniałe startupy, to właśnie powiedzieć im, żeby oni płacili, oddawali co boskie Bogu i tak dalej. Okej, mamy dwa następne zgłoszenia, pan tutaj pod oknem i potem tam jest następne zgłoszenie, tam w okolicach baru i stoiska z książkami. Bardzo proszę. Dobrze, Andrzej z tej strony. Rafał powiedział przed chwilą o strajku pilotów i dockerów, że one mogą być skuteczne. A dlaczego mogą być skuteczne? Ponieważ są mocne bariery wejścia, nikt z nas nie zostanie pilotem dzisiaj, jutro i nie zastąpi tego pilota. Strajki w internecie mogą być nieskuteczne, ponieważ łatwo znaleźć zastępstwo, jakby tą barierę wejścia. Bardzo mnie cieszy, że jest tak dużo młodych ludzi. Ja chciałem powiedzieć, że ten ma słowo praca, ta książka w tytule. I ja bym chciał trochę przekierować tę rozmowę, bo w Polsce najbardziej opodatkowana jest praca. Najwyższe opodatkowanie jest pracy. I teraz pytanie, jak przez system podatkowy, Rafał, chciałbyś go zmieniać, żeby zmniejszyć te dysproporcje społeczne, o których wszyscy jesteśmy świadkami? Konkretne pytanie jest to, może od razu i potem następne pytanie. No niestety tak jest, że w epoce globalizacji łatwiej jest opodatkować pracę. No to jest oczywiście, nie zawsze liberowie rozgrywają ten argument, że przedstawiając państwo jako tego strasznego, tę straszną machinę, która skubie głównie takich średniaków i najsłabszych. No bo wiadomo, że zawsze ich najłatwiej tam jest. Ale najłatwiej jest opodatkować konsumpcję. No tak, tylko że to wtedy też jest, to też tam wtedy progresji nie można zawrzeć. Bo progresja jest tym, co jakby wyrównuje, prawda? Jednocześnie z jednej strony wyrównuje, z drugiej strony napełnia budżet, no ale jeśli nie napełnia, to na przykład tworzy takie, jest zniechęcająca dla zbyt wysokich rozpiętości płacowych, tak? Jak były podatki, krańcowe stawki podatkowe w PIT-cie po wojnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych na poziomie 80%, no to nie było takich ekscesów, znaczy nie było takich różnic pomiędzy Wall Street i Main Street. To znaczy one były, ale nie tak olbrzymie jak w epoce neoliberalizmu. To oczywiście nie jest jedyna przyczyna, dla których one eksplodowały, ale jedna z obniżeń krańcowych stawek podatkowych. No bo to nagle zaczęło się bardziej opłacać. No pomijając już to, że łatwo uciekać z tego systemu, ale to im lepiej zorganizowane państwo, tym trudniej. No więc progresja, opodatkowanie pracy jest niedoskonałe, ale jednocześnie jest to dosyć dobry sposób na gromadzenie pieniędzy w budżecie i to jest nam wszystkim potrzebne, no bo usługi publiczne są ważnym elementem naszego życia, a pewnie wielu by się zgodziło, że chcielibyśmy, żeby były jeszcze większym. A dwa, to jest kwestia tej progresji właśnie, że o ile można ją zawrzeć w PIT-cie, to w podatku od konsumpcji już trudniej. No oczywiście jest kwestia opodatkowania majątków, wielki temat, no i byłoby super, gdyby nastąpiło, no ale powiem tak, mimo że mamy teraz najlepszą od pewnie pół wieku koniunkturę na mówienie o potrzebie sprawiedliwych podatków i tym, żeby społeczeństwa były bardziej równe. I mimo, że wiele takich mitów o że niskie podatki to podatki padło, już jest nieżywa i że jest Piketty ze swoją propozycją globalnego podatku majątkowego, no to parę lat minęło i nic w tej materii się nie stało, a wręcz przeciwnie, w krajach takich jak Francja podatki majątkowe są obniżane,
Stany Zjednoczone będą obniżone, więc to jest bardzo trudny temat, ale to już jest taki temat z dziedziny jakby, jak w warunkach demokratycznych sprawić, żeby ci, co mają się podzielili. To wnioski z tego, możemy to pogłębić oczywiście w pewnym momencie, wnioski są dosyć pesymistyczne z historii, z historii, no bo one są takie, że jedyną takim okolicznością towarzyszącą takim, czy to nie był przypadek, że one w tym czasie mniej więcej były wielkie wojny światowe, kiedy były wysokie krańcowe stawki podatkowe. No, jest pytanie, czy da się mieć wysokie krańcowe stawki podatkowe, podatki majątkowe na wysokim poziomie, nie mieć wojny. Bardzo proszę, tam z tyłu było pytanie. Ja mam dwie. Przepraszam, ja ciebie jestem oślepiony i nie wiedziałem, że to ty. Dwie kwestie związane z tą dyskusją. Po pierwsze, chciałem się odnieść do bardzo interesujących badań. Dla mnie taką konkluzją bardzo ogólną z tego, co Państwo powiedzieliście, ale wstrzymam się jeszcze z nią. Skąd ona się bierze? Jeżeli mamy PKR, który mamy zarówno zwolenników Korwina Mikke, jak i zwolenników Razem i innych partii, tam są przedsiębiorcy, tam są ci, którzy korzystają z NGO-sów i ci proletariusze, tak? No to jest bardzo zróżnicowana grupa. Właściwie jest przekrój społeczny, taki, który znajdujemy też gdzieś poza tymi badaniami. Jeśli mamy z kolei outsourcing, w którym w wyniku tego outsourcingu sprzątaczki czy salowe lądują na 2000 poza etatem, z kolei lekarze mają kontrakty 20-tysięczne, no to jest no właściwie mówienie o grupach społecznych, które możemy jakoś, możemy znaleźć pewne wspólne ich cechy, no są tak bardzo różne od siebie, że zastanawia się, na ile teoretycznie, analitycznie sensowne jest utrzymywanie pojęcia prekariatu. Czy to jest w świetle tych badań, no coś, co nie zostało paradoksalnie, wbrew intencją autorów, jakoś negatywnie zweryfikowane. Druga refleksja, może bardziej ogólna, odnośnie tego, co powiedział Rafał, czy potrzebujemy utopii? Nie wiem, czy utopii, ale myślę, że bardzo potrzebujemy pewnej szerszej perspektywy. Może to, co powiem, będzie uznane za herezję, ale wydaje mi się, że obrona pracy, tak jak ją ustala kapitalizm, jest jednak pójściem na pasku kapitalizmu trochę. Już wyjaśniam, co mam na myśli. Otóż większość z prac, jakie są wykonywane w tym systemie, jeśli nie większość, to jakaś spora ich część, jest kompletnie absurdalna. To są zupełnie zbędne, niepotrzebne zajęcia. Jeśli w dobie internetu w niektórych firmach 3/4 pracowników to są pracownicy sprzedaży, marketingu, reklamy, no to to jest zupełnie absurdalny system. No i teraz, czy mamy rzeczywiście odejść od pytania, czy to tak ma być? Mamy bronić tych wszystkich ludzi? Czy mamy bronić systemu, który produkuje rzeczy, które no, mogły być spokojnie uznane za zbędne, tak? To jest no, pytanie, czy ograniczyć się do tych wyraźnych odpowiedzi, czy jednak krytykować kapitalizm bardziej globalnie i wtedy odpowiedzi będą zupełnie inne, propozycje będą zupełnie inne. Dziękuję. Jeśli krótko mogę się odnieść, tak jakby jak najbardziej. My też nie zaczynaliśmy tych badań z założeniem, że prekariat jest klasą, jest jakąś spójną grupą, tylko chcieliśmy zweryfikować tego typu tezy. I myślę, że samo pojęcie ma sens o tyle, o ile jest jakimś takim tworem, można powiedzieć wprost, ideologicznym, wokół którego, i to też jest argument Jarka Urbańskiego, można organizować, czy starać się organizować pracowników, czyli coś, co może dać tożsamość, jakieś poczucie przynajmniej wspólnoty, położenia, ale jakaś taka kategoria socjologiczna, czy prekariat jest klasą, to ja skłaniam się ku stwierdzeniu, że w żadnym wypadku, że to jest jakby pewien prekaryjne zatrudnienie jest czymś, co idzie w poprzek
klas i jest różnie doświadczany, dlatego właśnie ty tutaj też jesteś w stanie się utożsamić z prekariuszem i tutaj Kasi, osoby, z którymi prowadziłaś badania, te sprzątaczki, tak, które pracują za 3 zł za godzinę, też mogą gdzieś tam znaleźć się, traktować się jako prekariuszki. I pytanie, gdzie jest ten punkt wspólny? A jeszcze jakby a propos tego drugiego punktu, też właśnie chciałem to poruszyć, mianowicie jakby taka narracja książki ogólnie, jakby w pierwszej części, pisząc o pracy, przedstawiasz nam te wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu, tak? Czyli w jaki sposób kapitalizm zjada swój własny ogon, czyli poprzez traktowanie pracy jako koszt, dążymy do tego, czy przedsiębiorcy dążą do tego, żeby ten koszt obniżyć, ale wtedy spada efektywny popyt, powołujesz się na Kaleckiego i tak dalej. Więc ostatecznie jakby kapitalizm sam siebie zjada, sam pod swoim własnym naporem powinien upaść, ale nie upada. Dlaczego? No bo właśnie szukamy tych ciągłych nowych zewnętrz, czy to geograficznych, bo geograficzne się kończą, już jakby ciężko kolonizować nowe kraje, ciężko szukać taniej siły roboczej, jeszcze tańszej, jeszcze gdzie indziej. Można tą ekspansję prowadzić w czasie i to też się dzieje, czyli teraz żyjemy trochę na koszt przyszłych pokoleń. Można też tą ekspansję prowadzić w zakresie potrzeb, tak? Kreujemy nowe potrzeby, czyli coś, co jeszcze kiedyś nie było produktem, staje się. I teraz praca, jakby w ogóle zmienia się definicja pracy, bo obecnie też tutaj widziałem, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiele spośród Państwa pracowało ciężko na Facebooku, wytwarzając wartość, tak? I to jest praca, która obecnie, jakby są takie trendy, no chociażby w myśleniu włoscy postoperaiści mówiący o tym, że zmienia się natura pracy. Oczywiście wciąż istnieje praca fizyczna, tak jakby przemysł jest istotny, ale coraz większa wartość jest wytwarzana poprzez pracę niematerialną, oderwaną od miejsca, którą też ciężko uzwiązkowić. I ta praca jest nieuświadomiona, a mimo wszystko przynosi wartość, przynosi zysk, który w żaden sposób nie jest opodatkowany. I może to też jest sposób, jakiś taki wytrych, żeby uszknąć coś temu kapitalizmowi. I właśnie zastanawiałem się nad tym, bo opisałeś o tym, jak jest to droga donikąd, ale potem w swoich takich propozycjach wciąż skupiasz się na tym, żeby podzielić bardziej sprawiedliwie ten tort, wciąż dążyć do tego wzrostu, tak? Czyli używasz takiej metafory samochodu, który zbliża się do przepaści i faktycznie na początku się trochę na to zrzymałem, ale potem uświadomiłem sobie, że może można potraktować to w ten sposób. Czyli zbliżamy się do tej przepaści poprzez reformy, które proponujesz, postulujesz, jakby nie wiem, większą redystrybucję. Zwalniamy trochę tym samochodem, wciąż idziemy w stronę przepaści, bo wyzysk pozostaje wyzyskiem, wartość jest jakby uzyskiwana z wartości dodatkowej wytworzonej przez pracownika. Ale co zyskujemy? Zyskujemy czas. I o tyle to jest może słuszne, że ten czas jest niezbędny, żeby myśleć nad tymi utopiami, żeby testować nowe alternatywy, nie będąc przymuszonym. I tutaj, nie wiem, chciałbym poruszyć też zapytać, czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób dochód podstawowy, gwarantowany dochód podstawowy, byłby w stanie ten czas nam dać, żeby pomyśleć, co dalej, tak? Bo sam też chyba zgodzisz się, okej, na ten moment no, ciężko znieść kapitalizm, ale już musimy myśleć, bo za 10 lat nie będzie czasu na to, żeby o tym myśleć, czy za 15. No ja, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, na tym etapie mojego życia i myślenia o świecie bym siebie zdefiniował jako radykalnego reformistę. Co pewnie w warunkach polskich przez niektórych może zostać uznane za skrajny komunizm, ale patrząc z perspektywy, nie wiem, jakichś takich towarzyszy włoskich czy hiszpańskich, to pewnie byłbym konserwatywnym jakimś takim, nie wiadomo czym. Zresztą bywałem na takich spotkaniach, takie było jedno organizowane w piwnicach francuskiej partii komunistycznej, tak miał taki piękny, brutalistyczny budynek i tam był taki zjazd organizowany przez Fundację Róży Luksemburg i tam byli właśnie tacy twardzi towarzysze z różnych tam zachodnich krajów. No i oni się bardzo przestraszyli, jak ja zacząłem opowiadać o tym, że no bo oni oczywiście tam wiedzieli, że PiS to straszna siła, która tutaj katolicy w Polsce wprowadzają, że
Oni taki fajny program mają, 500+, i w ogóle podnieśli płacę minimalną. Tam myślałem, że mnie tam, gdyby tam było okna, w sensie, bo w piwnicy by mnie wyrzucili. Tam zwłaszcza taki jeden Anglik to był. To rzeczywiście różnica wieku była duża. On miał 70 lat i tak zupełnie inny perspektywy patrzył. Więc ja jestem radykalnym reformistą, tak, bez wątpienia teraz. Że tak mi się wydaje też, to jest takie. No, ten krótki okres mnie też interesuje. Czas, powiedziałeś o czasie. Dobrze, że powiedziałeś o czasie, to, bo to można na dwa sposoby rozumieć. Jedno jest takie, że zwalniamy, żeby spróbować nauczyć się skręcać i jakoś tam zmienić kierunek jazdy. I nawet jeśli jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, to przynajmniej tam chwytamy za różne przekładnie. I zobaczymy, co się stanie. Ale drugie to jest ten też czas, i to też jest mi bliskie, i to tam w książce jest, to jest dosyć ważne. Wydaje mi się, że odzyskanie czasu jako pewnego utraconego dobra. I to zwłaszcza to jest bolesne, bo znowu jest różnica pomiędzy przedstawicielem, kimś o podobnym statusie społeczno-ekonomicznym w Polsce dziś, a również dziś, nie wiem, w którymś z zachodnich tych takich bardziej socjaldemokratycznych krajów typu właśnie Szwecja, Austria czy Niemcy, no to tamten człowiek ma więcej czasu, tak mówiąc już zupełnie kolokwialnie. To znaczy może jakby bardziej być człowiekiem, więcej czasu poświęcić na inne rzeczy niż tylko konsumpcję albo pracę. I nawet jeśli te rzeczy, które tu proponuję, one nie otwierają nam perspektywy obalenia kapitalizmu w ciągu najbliższego kwartału, to przynajmniej są jakąś próbą takiego odzyskania trochę tego czasu tu i teraz. Wiedząc, że życie ludzkie jest tam pewną perspektywą taką ograniczoną właśnie przez czas. I wolę dać jakieś parę konkretnych reformistycznych kompromisów z obrzydliwym kapitalizmem, które by pozwoliło temu dzisiejszemu pokoleniu przynajmniej trochę bardziej cieszyć się z tego życia, które jeszcze im zostało, niż powiedzieć, że no dobra, może tam wymyśli, może padnie za 30 lat, no wielu tego nie dożyje i to byłoby bardzo smutne, może my też tego nie dożyjemy. Więc tak, no w tym sensie jestem radykalnym reformistą. A powszechny dochód gwarantowany? To było pytanie ze strony Mateusza. Przepraszam, bo wiem, że to jest dla zwolenników bardzo ważne, żeby poprawnie to definiować. A to Państwa interesuje? Czy jesteś entuzjastą tego rozwiązania? Bo to jest bardzo głęboki problem. I nie wiem, czy jestem entuzjastą. Ja uważam, że to jest jeden z dostępnych scenariuszy. Przy czym nie wydaje mi się, żeby realne było, to znaczy nie, bo inaczej jest. Bardzo się tak zmieniła dyskusja i nawet jest teraz tak, że nie dalej jak w październiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował taki swój raport, w którym robił takie symulacje, znaczy przedstawiał bezwarunkowy dochód podstawowy, no takie dwa scenariusze testowali tam, nie wiem, chyba 10% i 30% medianych dochodów w każdym kraju. Nie za dużo, ale 500+ policji. Na polskie warunki. I oni to przedstawiali jako realną taką opcję do przemyślenia i do wprowadzenia ewentualnego w ciągu najbliższych tam kilkunastu lat. Znaczy coś, co już jest na stole, prawda? Jak Międzynarodowy Fundusz coś proponuje, to jest duża szansa, że coś z tego będzie. No, to oni sobie języka nie strzępią na dawno. Więc jest dobra koniunktura na to. To oczywiście co bardziej bojowo nastawionych lewicowców zapala się lampka. Aha, skoro Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tym dostrzegam, że to jest jakiś tutaj jakiś podstęp. Kapitalizm, neoliberalizm znalazł nowy sposób na schowanie się, nowy sobie szaniec znalazł. Bardzo być może, więc mnie się wydaje, że dochód podstawowy zostanie wprowadzony. Nie wiem, czy będzie on bezwarunkowy, bo myślę, że będzie jakieś, że jakiś rodzaj ograniczenia się pojawi, żeby wyeliminować ten problem, taki filozoficzny problem surfera, to znaczy kogoś, kto od razu już mówi, że
ja biorę te pieniądze i spadam, będę sobie surfował w Kalifornii, tak, i żył tam. I w ogóle nie będę się w żaden sposób tutaj z tą wspólnotą identyfikował, w żaden sposób się dokładał do wspólnoty. Nie będę nic robił, po prostu dajcie mi wszyscy święty spokój, biorę moje pieniądze i spadam. No to myślę, że politycznie będzie jakaś próba odcięcia tego typu zarzutu, że to jednak będzie powiązane z jakimś takim dla dobra wspólnego zaangażowaniem, że nie wiem, na przykład trzeba będzie, żeby dostać dochód podstawowy, trzeba na przykład przepracować rocznie tam dla, nie wiem, sprzątać w szpitalu albo jakaś taka rzecz. Więc to mi się wydaje, że to nastąpi, tam są te plany próby. I chyba też tak, ale chyba też tak będzie, że ten postulat, który Lewica podnosi, że ten dochód podstawowy tylko wtedy ma sens, jak on jest, jak on będzie odpowiednio wysoki, nie takie tam właśnie 500 zł, tylko powiedzmy w polskich warunkach 4000, tak, żeby tak godnie żyć po prostu, żeby to nie, żeby właśnie nie musieć, że jak się chce, to można sobie tam popracować, ale nie to, że żeby też nie tak łatwo było tutaj przez pracodawcom jakby to ograć, to odejść. To chyba nie nastąpi. No, jeśli nastąpi, to będzie to jakiś taki dodatek. Więc oczywiście będzie krytyka Lewicy, że to nie o to chodziło, że to jest zawłaszczenie i tak dalej. Więc ja to traktuję jako jedna z dróg, tak? Która pewnie zostanie użyta. Nawet nie w wielu miejscach, jak w Polsce, została już częściowo użyta w postaci takich programów 500+. No ale nie jedyna na pewno. Znaczy, ja się nie fiksuję, że to jest ten jeden złoty strzał, który nas wyzwoli. I nawet nie widzę, nawet nie myślę, żeby to się miało wykluczać, nie wiem, choćby z pracą gwarantowaną. Moim zdaniem to jedno z drugim spokojnie się klei. Okej. Okay. Tam mamy zgłoszenie, pan przybarze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwszy, ale skoro już się z niego zwiedziłem, spytam. Dlaczego państwa zdaniem w polskim populizmie kategoria pracy zajmuje tak niewielkie znaczenie? W Stanach mieliśmy nawet tego idiotę Trumpa, który sobie jeździł po raz belcie i mówił, ja tu mam zakład, czy wrócę, tu będzie praca i wy dostaniecie pracę w Maine, wy dostaniecie pracę w Luizjanie. Anglii, Brexit był generalnie na fali wytyckanej z pracy walijskich górników, we Francji jest mowa o pracy w kampanii Le Pen i tak dalej, a u nas są jakieś kategorie kulturowe zupełnie, jest gender, jest kwestia tej nieszczęsnej islamizacji i tak dalej. Dlaczego polskie ruchy, które są zorientowane na zagospodarowanie takich ostrych emocji, tak nieśmiało albo tak nieudolnie sięgają? Może poza oczywiście sektorem wydobywczym i ostatnio przy okazji rozmowy o fermach, bodajże futrzarskich, też tam faszyści podnieśli, że to będzie utrata pracy. Dlaczego populiści w Polsce nie sięgają do tej kategorii tak chętnie? No, moim zdaniem to się bezpośrednio wiąże z tym, że obecnie mamy w zenicie, znajduje się pewne pokolenie elit politycznych, tak? Pokolenie 50+ w tej chwili. Którą by nazwał zbiorczo postsolidarnością. Tak? Są ludzie, którzy pierwsze swoje miłości polityczne przeżywali w latach 80. Stąd tak na przykład duże poparcie dla symbolicznych kwestii typu absurdne ulice Margaret Thatcher od Ronalda Reagana. I nawet jak oni mają różne lewicowe, znaczy dochodzą pod wpływem zewnętrznych wydarzeń, prawda, presji też ze strony lewicy, takich środowisk jak tutaj wiele reprezentowanych przez państwa, takich raportów jak Michała Kasi i tak dalej, prac naukowych, to znaczy to nie jest tak, że nie pozostało bez wpływu na to, co nam przyszło, zwłaszcza prawica, bo tutaj liberałowie, ale też pod koniec drugiej platformy jednak ta presja ze strony syn Donalda Tuska, jednak tam też presję, to co mówiłem wcześniej, ta pokoleniowa była, ale to wciąż jest pewne pokolenie, które nawet jak ma pewne lewicowe intuicje, to dla nich to jest podejrzane. Ale to pewna wiadomość jest taka, że w długim okresie oni będą martwi, nawet szybciej. Że się zmienia, no, że to jakoś tam też idzie. I oni są teraz w zenicie.
i jakieś mają te swoje, realizują swoje najbardziej odjechane obsesje typu wyrzucenie różnych porządnych socjalistów z apartamentów ulic w Warszawie i nie tylko. Ale to wiecznie nie potrwa, bo oni też już czują tam oddech gorący na plecach. Ja myślę, że jest to bardziej lewicowy oddech niż korwinowsko jakiś tam. Że ten korwinizm to jest taki trochę smog malowany, papierowy tygrysk, bym powiedział. Bo gdyby było tak, bo popatrzcie, na przykład w Polsce przez 15 ostatnich lat jest w szkołach się tłucze dzieciom do głowy na lekcjach przedsiębiorczości, że szczytem twoich marzeń to jest założyć firmę i być jednoosobową działalnością gospodarczą, bo tak będzie taniej, nikt ci twoich pieniędzy nie zabierze i tam ilekroć są jakieś analizy tych podręczników, to tam jest taka jedynie słuszny dogmat prezentowany i tak dalej. No ale gdyby to rzeczywiście tak było, że to, że ci ludzie tak jak to tym za młodu nasiąkną, to będą już do końca życia tym trącić, to byśmy mieli teraz poparcie jednak dla tych ruchów takich, no już powinno być dwucyfrowe co najmniej. No a jednak w pewnym momencie to się kończy, no bo jednak to ideały korwinistyczne nie wytrzymują, tak jak neoliberalne dogmaty, nie wytrzymują starcia z rzeczywistością. No, nie wytrzymują starcia z rzeczywistością, w której nagle masz być odpowiedzialny za kogoś więcej niż tylko samego siebie, nie wiem, masz partnera, kobietę na przykład, która jest ma gorzej na rynku pracy, widzisz jak tam jest źle albo odwrotnie. Z dzieci jakieś i tak dalej, służba zdrowia, problemy ze zdrowiem i tak dalej, kwestie edukacji publicznej, no i się nagle już takie otrzeźwienie przychodzi, więc to mi się, dlatego mi się to wydaje, że to jest bardziej papierowy tygrys, który jakby nigdy nie zaistnieje tak naprawdę jako siła polityczna, z drugiej strony tutaj im dłużej, im dalej w las, tym bardziej to dla lewicy będzie działać i jeśli jakoś przetrwamy, przeżyjemy to apogeum tego bardzo specyficznego pokolenia, jakim jest postsolidarność, bo oni mieli jednak specyficzną socjalizację polityczną, prawda? Jednak przełom lat 80. 90. to nie był normalny, to był taki okres rewolucji, przełomu, prawda? Stary świat padał, nowy się tworzył, no i oni są tacy połamani przez to, bym powiedział. Związki zawodowe były prawicowe, więc... Tutaj jest zgłoszenie, bardzo proszę. Ja chciałem się zapytać, czy rzeczywiście kategoria alienacji pracy już jest do niczego niepotrzebna, a jednocześnie wytłumaczyć się chciałem czy częściowo z tego pytania taką refleksję, że oprócz tych tutaj już omawianych podziałów wykariuszy na różne rodzaje, istnieje jeszcze jeden podział, mianowicie na tych, którzy pracują, bo im się to podoba, bo chcą pracować i tych, którzy pracują, bo muszą. Ja nie mówię o tych, którzy chcą pracować, a nie mają tych szkół pracy, bo na szczęście jest ich coraz mniej. I wydaje mi się, że właśnie, że jedno się jakoś wiąże właśnie z tą kategorią alienacji pracy. Tak, no to ma pan w zupełności racji. No teraz ostatnio taką przygodę byłem. Opowiadałem o książce w dużo mniej sprzyjających publicznościach niż tutaj, to znaczy byłem zostałem zaproszony na zjazd inicjatywy firm rodzinnych i miałem taką salę pełną tych właśnie polskich pierwszego i częściowo już drugiego pokolenia tych właśnie polskich self-made menów, firm rodzinnych, którzy tak właśnie... Na... Tak, no i właśnie Blikle, Andrzej Jacek Blikle prowadził to spotkanie i on, no to jest inna historia, bo on odziedziczył, jakby odzyskał tę markę, potem ją prowadził, potem ją odstąpił synowi, potem tego syna tam zdaje się mu zrobili wrogie przejęcie i go odsunęli od tego całego interesu, a Blikle no, był sympatyczny, fajny, taki myślący pan, który też pisze książkę na ten temat, no i jemu się wydaje, że on jest za takim, może, no to jest ten typ, wiecie, no że tam na tle polskich przedsiębiorców to pewnie jest właśnie, no tak jak Razemy są komunistami, no to on jest, może być uznany za takiego świetnego tego, no w warunkach tych zachodnich byłby no okej, okay, no bez rewelacji, no a w Polsce no to, że no rzeczywiście, no, byś powiedział, że pracownicy to w ogóle są
warci szacunku, no i już wielkie rzeczy. No ale to jest okej, okay, no. Hitler też pewne ograniczenie ma, bo powiedział, na przykład mówił tak, tam mieliśmy taką wymianę zdań, tam Gwiazdowski, jeszcze był Gwiazdowski, powiedział, a bo ja to pan Rafał to sprzedaje swoją książkę, to jest w ogóle chciwe, a jak to przecież lewica, więc ja mówię, że ja nie jestem za tym, żeby dzielić biedę, tylko żeby dzielić bogactwo, no to on tam, że on to rozdaje za darmo. Ja powiedziałem, że jak chcę pracować za darmo, to proszę bardzo, że to nie jest taki ideał liberalny, ale jednak jak pracuję, no to chciałbym z tego zarobić. No i wtedy się Blikle włączył, że on uważa, że to jest jeden i drugi raz ma rację i przez tego się jedną swoją książkę rozdaje za darmo, ale dzięki temu przychodzą ludzie na jego szkolenie, to jest taki jego model biznesowy. No i okej, okay, no to jest ten taki model, tak, jak sobie tam na przykład kapele rockowe radziły z internetem, tak, że i tak im kradli te treści, no więc rzucali płytę za darmo, licząc, że tam w koncertach im wróci. No ale to jest jednak tak, jak pan mówi, no zasadnicza różnica, jak mówi to Jacek Blikle, który no jakby nie chciał pisać tych książek, bo mógłby sobie jechać na wyspy Bahama i tam nie wiem, cokolwiek robić, a pomiędzy nawet kimś takim jak ja, który nie mógłby tego zrobić, bo mi się zaraz pieniądze skończyły i musiałbym iść do jakiejś innej pracy. No, więc tak, no, ma pan w zupełności rację i taka kategoria alienacji jest bardzo użyteczna, bardzo przydatna, trzeba ją przypominać. W ogóle notabene, ja nie wiem, że cały Marx, nie? Bo to jest, mnie też cały Marx nie przekonuje. Mnie nie przekonuje tak, że Marx minus materializm, tak, Marx minus materializm. To takie równanie, które do mnie przemawia. Bo ja tak antropologicznie to ja nie uważam, żeby to było tak, że świat jest całkowicie materialny. Ale to już jakby nie musimy się tutaj zgadzać, żeby mógł reklamować Marxa jako wartego czytania, zresztą pewnie wszyscy o tym wiecie. Ale teraz właśnie jak tu przyjechałem, poszedłem sobie tam, nie chcieli jeszcze wpuścić do mojego apartamentu, bo jeszcze tam był niegotowy, no więc gdzieś tam się pętałem po rynku i tam wszedłem do kafe Literatka i w kafe Literatka tam właśnie jakieś panie były przy stoliku, wstawały i ja tam się chciałem usiąść i jedna z nich tam bardzo długo nie mogła robić, bo tam coś znalazła, jakąś taką starą książkę. Potem jak odeszła, to chciałem zobaczyć, to był taki skrypt właśnie napisany, to był przewodnik po marksizmie, leninizmie napisany, wydany przez Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta w roku 1970 i to było wprowadzenie do marksizmu, leninizmu też, ale bardziej do marksizmu dla, uwaga, studentów matematyki, jakiejś tam robotyki, czy nie wiem, czy jakichś tam takich, nie dla jakichś politologów, tylko właśnie dla umysłów ścisłych. Zacząłem to przeglądać, czytać, super, bo wciągnęło mnie, już żałowałem, że muszę stamtąd iść. Myślałem o dokonaniu kradzieży tegoż, albo że pożyczenia najmu okazjonalnego. Może jeszcze to zrobię jutro. Tak. Znany z tego, że biją swoją żonę. Ojej, to nie wiedziałem, to nie wracam. Czy jeszcze Państwo macie jakieś tutaj... Na sali, czy pan? Jeśli jeszcze mogę w temacie, bo wydaje mi się, że Kasia ma też a propos alienacji z Twoich badań i z raportu. Jakby... Nie chcę Ci tak wywoływać trochę do głosu, ale mam wrażenie, że mam nadzieję, że trzech panów nie w średnim, jeszcze w młodym wieku gada, a tak trzech białych mężczyzn się nominowaliśmy. A wiem, że w raporcie twoim też jest mowa jakby o tym takim doświadczaniu też pracy. To ja może jednym z pytań, znaczy ostatnim pytaniem, które zadaję paniom sprzątającym, a po to są panie w wieku 50+, tak, to jest w większości to są panie, które już dużo przeżyły, pamiętają tamte czasy i pamiętają warunki, w jakich wówczas pracowały, gdy się zatrudniały jeszcze na przykład w szpitalu. I znaczy, pierwszą taką fundamentalną różnicą jest to, że wówczas pracowników było po prostu więcej. Było 200 państw sprzątających, teraz jest naprawdę 100 w tym samym. Znaczy, no,
prawda, w takich samych obiektach, które wymagają tak samej liczby, prawda, czyli w dyskusjach na temat tego, czy koniec pracy, prawda, czy zagraża nam, mam to właśnie taka wizja końca pracy, za mało moim zdaniem mówi się o tym właśnie procesie, o tej metodzie zarządzania, jakim jest lean management, czyli że odkładamy zespoły na barki mniejszej liczby, przerzucamy coraz więcej pracy. Gdyby odwrócić ten proces, to w tych szpitalach naprawdę powinno moim zdaniem pracować tam, gdzie jest 100 osób, co najmniej 150. W każdym szpitalu po prostu więcej osób powinno wykonywać te prace. Gdyby odwrócić ten proces management właśnie wywodzący się zresztą z Toyoty, to ze świata, prawda, tutaj biznesu, to tej pracy byłoby więcej po prostu pracowników. I w tamtych czasach, no, to jest taka, czyli podstawowa różnica, tak, między czasami tymi, a wówczas pracą w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, więc to raz. Jeśli chodzi o zabezpieczenia społeczne, czyli przede wszystkim te różnice między pracownikami, pielęgniarkami, lekarzami i paniami sprzątającymi były mniejsze, czyli oni wszyscy podlegali pod Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a więc była jedna grupa, która jeździła nawet wspólnie na wczasy. Teraz coś takiego jest absolutnie, prawda, no niemożliwe, po prostu niemożliwe, gdyż oni z tych środków, z tej puli nie korzystają wspólnej zakładowego funduszu. W firmach prywatnych takiego funduszu po prostu nie ma. Więc różnice są większe, gdyż nie ma tych dodatków różnych do urlopu, do świątecznych, więc różnice się naprawdę pogłębiły w wyniku transformacji. No i praca po prostu nie sprawia im, jeśli trudno mówić, żeby w ogóle sprzątanie sprawiało przyjemność, żeby to był jakiś szczyt marzeń, to no były czasy, gdy się tę pracę wykonywało w lepszych warunkach. Dziękuję. Mamy 3 zgłoszenia. To powoduje, że teraz zbierzemy wszystkie pytania i podsumujemy, bo powoli zbliżamy się do końca. Bardzo proszę. Bo jak słyszę właśnie takie teksty, to mi się przypomina taka scena, mądra scena z głupiej komedii amerykańskiej, że przychodzi multimilioner ze swoim zdjęciem na luksusowy jacht i pokazuje mu na dole pokój i mówi, tu zacząłem swoją firmę. Miałem tylko te 2 ręce, ten komputer i marne 8 milionów dolarów od ojca. Także, ale ja mam pod... 1 milion. No, dobra, to się wszystko skokowo rośnie. Ja mam jedno pytanie, bo rozmawiamy o związkach zawodowych, i o kategorii pracy. Dla mnie najważniejsze jest jedno pytanie. Mamy partie lewicowe, mamy tą Zjednoczoną Lewicę, mamy Razem, mamy różne ruchy jakieś społeczne i tak dalej, też lewicowe. Jedno pytanie. Czemu praca nie jest tam na pierwszym miejscu, tak jak tutaj w książce autora? Czemu, jak wchodzę, mówię, są tematy zastępcze. Wchodzę dzisiaj na Razem, na pierwszej stronie tęczowa flaga. Jeśli... To ma być na przykład pomysł na, nie wiem, na przyjęcie elektoratu, tak jak tutaj właśnie było mówione, że mamy i wśród korwinistów, i wśród PO, i wśród PiSu, to według mnie to jest, no, tak naprawdę bez sensu. To będzie taki plankton ta lewica. No, to jest słabość lewicy, ale główna jest taka, że praca nie jest najważniejszym postulatem. To powinien być ten postulat na sztandarze. To jest moje najważniejsze pytanie. Co z tym zrobić? Bo tak będziemy sobie dyskutować i nic więcej. Bo to jest dokładnie to, co ja chciałem osiągnąć, żeby z pierwszym spotkaniem z książką w Warszawie. I tam właśnie, zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, żeby tam się kłócił neoliberał, tylko po prostu już tam zrezygnowaliśmy z szeroko rozumianego pluralizmu i tam przyszli przedstawiciele tych liczących się sił lewicowych, no i był Biedroń, tam Razem i Konowicz miał przyjść, ale nie przyszedł, bo ten niewyliczalny, było Zieloni, o SLD zapomniałem, potem się okazało, że to mój błąd. Nie, ja coraz bardziej uważam, że SLD jest potrzebne wciąż w tym kraju, ale no i nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Dokładnie miałem to samo wrażenie, przeżywałem to potem przez tydzień.
Przeżywałem to przez tydzień, bo ja tak poprosiłem, no ale powiedzcie, że ta praca jest ważna. A nie, każdy musiał tam, ktoś tam, nie no, że kobiety, że nie no, że związki partnerskie, a to, a tamto. I każdy po prostu szukał tak jakby to były jeszcze te czasy, jakby to były jeszcze te czasy, że tu rozmawiamy w gronie, znaczy, że to jest spotkanie organizacji pozarządowych albo, nie wiem, akademickie jakieś i każdy musi swój ogląd sytuacji, znaczy swoją odrębność zamanifestować. Ja właśnie mówię, ale macie wspólny mianownik, no ta praca, no to łączy jakoś i tak dalej, no wręcz jakby tego biedowania złapać za szyję prawie. Miałem ochotę i powiedz to wreszcie, że ta praca i tak dalej. Oni nie cholery, po prostu nie, że praca, no tak, ale przecież coś tam. I dokładnie miałem to samo wrażenie, więc przyłączam się do tego apelu. Nie uważasz, że mają trochę rację? To. Teraz tak, jakbyśmy statystycznie próbowali połapać się na problemach w Polsce. Kobiety to jest połowa sali. Ekologia, nawet trochę więcej w tej chwili, bo jesteśmy w dosyć złych warunkach. Owszem, sytuacje takie, której ty mówisz, na przykład związki partnerskie, czy w ogóle kwestia równości w stosunku do preferencji, jest znacznie mniejszym problemem. Bo to tylko 10-15%, ale praca stała się coraz mniej ważnym elementem naszego życia. Bo jest właśnie nie, właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że się nie stała i że jakby poprawić sytuację pracownika odrobinę, to i poprawiłaby się i sytuacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn, i emancypacji osób o odmiennych preferencjach seksualnych, które mogłyby łatwiej je realizować, nie byłoby to zarezerwowane tylko dla tych, którzy już są emancypowani ekonomicznie, a ci, którzy nie są. No krótko mówiąc, emancypacja ekonomiczna w kapitalistycznym społeczeństwie odbywa się przez pracę, przynajmniej tak to dotyczy do 90%. Czyli uważasz, że tak naprawdę tu nie chodzi, może powiedzmy, w samą pracę, stricte pracę, ale zwiększenie zamożności społeczeństwa poprzez pracę? No nie tylko zamożności, ale w ogóle emancypacji. Emancypacji, no bo to jest też ten współdecydowanie o losach firmy, prawda? I czy można, moim zdaniem, jest bardziej wyemancypowany ktoś, kto pracuje w spółdzielni, która przynosi mu średnie dochody, niż ktoś, kto zarabia lepiej i czuje, że już nie wydoli, bo następnego dnia po prostu nie da rady, bo z tymi baranami nie można pracować, bo się czuje właśnie, że jego głos nie jest słuchany, jego pomysły do świetnika trafiają i tak dalej. Już oddaję głos, tylko jedno zdanie, że no tutaj wszystkie negatywne zjawiska na rynku pracy najbardziej odczuwają kobiety i wszystkie badania dotyczące skutków społecznych aktualnych kryzysu finansowego pokazują, że to pracownice były największymi ofiarami. Bardzo proszę. Ja myślę, że może tak się przeczytać, bo ja myślę, że to są po prostu problemy wtórne. Jeżeli nie odniesiemy się po prostu do pracy, no to istotnie pojawiają się problemy już, choćby na przykład kobiet, problemy z innymi kwestiami. Natomiast ja zastanawiam się nad jedną zasadniczą kwestią, bo pan mówi o pewnego rodzaju walce, nie? Tak, podręcznik walki o coś tam. Czy nie sądzi pan troszeczkę tak, że tak naprawdę my nie mamy możliwości wpływu, bo tak tutaj ktoś mówił o tych zawodach, które mają wpływ, nie? Pilot czy coś w tym stylu, to jeżeli on strajkuje, on ma realny wpływ na naszą rzeczywistość. Bądźmy szczerzy, aktualnie większość z Państwa pracuje w zawodach, które gdyby zniknęły, to bądźmy szczerzy, reszta społeczeństwa zauważyłaby to po bardzo długim okresie czasu. Mimo wszystko większość tych zawodów, które naprawdę są znaczące i w jakiejś perspektywie kiedyś były mocno znaczące dla tego, no aktualnie jest wykonywana gdzieś indziej. My sobie właściwie, czy to pod względem nowych technologii, czy pod względem jakichś tych, większość tych rzeczy jakby kupujemy. Właściwie większość zawodów, jakie my współcześnie mamy, są przesunięte w sferę jakiejś przestrzeni własności intelektualnej, która właściwie nie wiadomo, jak jest zdefiniowana, my sobie operujemy tymi pieniędzmi, ale tak właściwie w ten sposób troszeczkę no, powodujemy, że trochę tak jakby nie mamy kontaktu z rzeczywistością. Jesteśmy w tej przestrzeni pewnej internetu, gdzie sobie wymieniamy, powiedzmy, mniejsze kwoty, niż gdybyśmy zajmowali się realnymi rzeczami. Czy mam
pod tym względem rację? W praktyce zarabiamy 5 tysięcy na produkcji jednego autobusu. Czysty zysk, 5 tysięcy. Taki jest biznes. Od razu? Tak, bo może od razu sprostuję, że strajk jakby nie jest odmowa pracy, nie jest jedyną możliwością wywierania wpływu, tak? Czyli jest poprzez instytucje państwa chociażby, niedoskonałego, bo niedoskonałego, ale wciąż. Można w pewien sposób ograniczać, wyznaczać jakieś standardy pracy, jest mnóstwo instrumentów ku temu i to co ważne, to żeby te instrumenty były skuteczne, tak? Czyli jak wcielać je w życie, żeby to nie była tylko teoria, żeby to nie było na papierze, bo teoretycznie mamy mnóstwo fajnych pomysłów, które są cały czas obchodzone. Więc, a jeszcze wracając właśnie do tego podstawowego pytania, czyli skąd, pomimo tego, że tutaj chyba większość z nas zdaje sobie sprawę, że praca, tak, jest tym kluczowym elementem, to brak, czy może coraz bardziej to się teraz zmienia, ale nie ma tego w przestrzeni publicznej, w dyskusjach politycznych i wydaje mi się, że to jest wciąż jednak czkawka, którą odbija się taka potransformacyjne przekształcenie podmiotowości człowieka, tak, taka neoliberalizacja umysłu. I tu znowu wrócę do tych naszych badań, że nawet ci progresywni, oni sami myśląc o sobie, o swoim życiu, o tym, co osiągnęli, zdając sobie sprawę z innych ograniczeń zewnętrznych, to obwiniają siebie, tak? Czyli to ja za mało się uczyłem. Nauczyłem się tylko 3 języków, a nie 4. Trzeba było jeszcze zrobić rok praktyki i może wtedy miałbym tą pracę. I mam wrażenie, że w porównaniu z bardziej społeczeństwami zachodnimi, tak, w których te procesy przemian, bo tam są podobne procesy, trwały 50-60 lat. U nas to nastąpiło błyskawicznie, w ciągu 20 lat. Tak? Najpierw od razu był kapitalizm, ostry neoliberalny kurs i teraz dopiero powoli budzimy się. Z tego, co widać zresztą na rynku wydawniczym, bo praca staje się tematem. Ale to jeszcze nie jest temat, który przesiąknął do popkultury. Tak? Teraz jest mniej filmów, nie ma jeszcze filmów o pracy, o ludziach pracy, tak jak brytyjska kultura ma reżyserów, którzy o tym kręcą, są powieści. U nas powoli jakby ta akademicka bańka pęka i trafia do coraz szerszych grup. I mam nadzieję, że politycy również to zrozumieją. A też jeszcze tak opowiadając panu, jakby tym wpływem jest oczywiście znowu niedoskonała, ale wciąż demokracja. Nawet reprezentatywna, tak? Czyli są partie, które mają pracę na sztandarach, czy były partie i one z kretesem przepadały w wyborach, więc to nie jest tylko kwestia braku alternatywy. Tak. Ja jeszcze się odniosę, ja podczas realizacji naszego projektu z ośrodkiem na sala, ja nie miałam problemu, nie mieliśmy problemu z tym, żeby tematy wprowadzić do dyskursu publicznego, to znaczy to były tak szokujące historie, że media nawet głównego nurtu się tym interesowały, to znaczy, ale no, to jest ważne, żeby za taką historią, to znaczy, żeby za konkretnym rozwiązaniem tak szła jakaś historia konkretnego człowieka. I z tymi ludźmi po prostu trzeba mieć kontakt, trzeba rozmawiać, bo gdybym chciała, prawda, piętnować ten outsourcing na łamach mediów, właściwie nie uzasadniając tą historią konkretnej pani, która pracuje, prawda, 200 godzin tego pana, prawda, który tydzień na jednym dyżurze przepracował, to byłoby ciężko, tak? No, to z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, jeśli się samemu nie wywodzi się z tej, prawda, z tej grupy. No i to, co robił Związek Syndykalistów Polskich, tak, też czytałam właśnie, co robi Inicjatywa Pracownicza. To są właśnie metody działania, które pozwalają wprowadzić jednak te tematy. No, grupy jednak, prawda, nie gdzieś tam najważniejszych tych instytucjach publicznych, ale właśnie poprzez te takie szokujące historie pozwalają jednak wybić się tym tematom. I myślę, że po prostu tędy droga, tylko z tymi ludźmi po prostu trzeba mieć kontakt, trzeba rozmawiać. Nie do końca lubię te wyliczanki typu właśnie
Czy ta praca to właśnie jest potrzebna, czy niepotrzebna? No ona jest, no to tych pilotów wymieniłeś, no, ale świat bez pilotów też można sobie wyobrazić. Nawet byłby lepszy z punktu widzenia ekologicznego. Jakby ludzie nie latali samochodami, samolotami, to by było dużo lepiej, prawda? Bo to jaki carbon footprint produkujemy teraz samolotem, to jest dużo, jeśli jesteśmy zamożni, dużo latamy. To często się mówi, że to ci tam, ta biedota, co palą w tych piecach, tym to oni są najgorsi. Nie, no to jest w ogóle jakieś nieporównywalne to są ilości. No więc, no bo co, no na przykład czy psychiatra jest potrzebny, czy by się społeczeństwo zawaliło bez niego, no to z jednej strony by się nie zawaliło, bo na przykład jest polskie społeczeństwo, gdzie po prostu ludzie jak mają problem psychiczny, to go duszą w sobie, wyżywają się na rodzinie albo wybierają jakieś metody przejścia na tamten świat przedwczesnego, a są kraje, gdzie jest cały ten dostępna usługa, która jakoś tam pomaga w radzeniu sobie z tym, że życie jest ciężkie. No i tak dalej, i tak dalej. No, świat bez dziennikarzy, no można sobie wyobrazić świat bez dziennikarzy, ale jakieś tam... Ale gazety już nie, a tu chodziło o co innego. No. Chodziło o to, że pilot, jeden zawód, może zatrzymać całą dużą firmę, co Ryanair niedawno ćwiczył. No tak, no to tak, to jest kwestia z tego strajku, to rzeczywiście jest tak, ale mi się wydaje, że tutaj to, bo, że to było też trochę pytanie o to jakby o sensowność rzeczy, które robimy w kapitalizmie, prawda? I ja nie jestem takim tutaj ostrym krytykiem tego. No teraz byłem na takiej dyskusji w Wiedniu, która polegała na tym, oczywiście Niemcy to zorganizowali, a oni chcieli tam, mają cel, żeby Polaków, Ukraińców i Rosjan przy jednym stole tam sadzać, żeby ze sobą rozmawiali. No i wynajęli tam takiego pana, który był ze zewnętrznym, jak miał firmę taką w Berlinie, która się nazywa InMedia i on jest mediatorem, ale takim mediatorem właśnie, zawodowy mediator przyszedł i tutaj nam, no i tak zorganizował ten warsztat tam całodzienny, takie postawił te flipcharty, jak to się nazywa po polsku, tam pisali, każdy tam się przedstawiał, pisał, jestem Rafał z Polski, tam mój cel to taki jest i tak dalej, potem to jest wyliczone i dla niektórych może to śmieszyć, mówić, a zabawa w przedszkole, w ogóle o co chodzi, nie ten, no ale jakoś tam i to nie przeszkadza, że ten facet ma taki, jakoś tam realizuje siebie w takiej pracy, nie wyglądał na prekaryzowanego jakoś strasznie, więc mnie to nie przeszkadza. To znaczy też mi się wydaje, że po prostu prace są takie, jakie są i tak samo jak chyba nie miało, tak samo jak teraz już widzimy, że cała ta opowieść z początku lat 90., którą ja pamiętam jako wtedy dorastający człowiek o tym, że bo ja wywodzę się raczej z dołów niż z gór społecznych, to znaczy całe życie mi sączono w moim prowincjonalnym mieście, że i to ze strony tej starej klasy robotnej, która pierwsza dostała, tej, którą pierwszą kapitalizm zaszedł w ciemnej uliczce, no to mówili, ty się synu kształć, musisz stąd uciekać, tylko nauka, tylko właśnie taka finansowa, przynależność do inteligencji daje jakąś taką polisę ubezpieczeniową, taka trochę no stara wiara klasy robotniczej w to, że to jest jakaś polisa ubezpieczeniowa przed właśnie czymś tam, no właśnie tym, przed ekscesami kapitalizmu. Potem nagle mieliśmy z kolei, nastąpiła jakby uznane w przestrzeni publicznej, że nadprodukcja nastąpiła inteligentów i w drugą stronę był skręt, że nagle premier Tusk zaczął mówić, że woli spawacza niż politologa. No i jedno i drugie wydaje mi się takim przegięciem, no to jest właśnie, że jest to społeczeństwo, które się składa z różnych ludzi, którzy mają i są prości i wyrafinowani i są starzy i młodzi i są zdolni i mniej zdolni, ale właśnie o to chodzi, żeby tak to wszystko poustawić, żeby się oni wzajemnie nie pozabijali, a jeszcze żeby im się jakoś w miarę miło żyło. No to o to chodzi w średnim, w krótkim okresie i żeby jedni drugimi nie gardzili. No to nam się ostatnio w Polsce spektakularnie nie udaje. To jest wielki problem. Dobrze. I dwa ostatnie pytania i damy szansę na podsumowania i zbierzemy te pytania zbiorczo. Tam pan, tak? I potem pan pod oknem. Ja mam tylko takie pytanie jeszcze co
do tych, była to chyba na początku recept już na tym poziomie bardziej globalnym, tak? No bo mamy świadomość tego, że w skali kraju możemy pewne zmiany wprowadzać, ale jeśli chcemy pójść za daleko, to skończy się jak z Grecją i zmuszeniem jej do tego, co chce Zachód, albo po prostu no, nie będziemy mieli tytułu ze względu na zachowanie się kapitału. Tylko przy tych różnych propozycjach, które powstają, jak międzynarodowo, tak? Prowadzić właśnie kwestię dochodu podstawowego, podatków, ogólnie reformować ten system na tym ponadpaństwowym poziomie. Na ile te wszystkie recepty są przygotowane na to, że czasy się trochę zmieniają w kontekście no, zarówno skali globalizacji, jak i znaczenia różnych graczy na tej arenie, tak? No bo zarówno kiedy wprowadzano państwo opiekuńcze w świecie zachodnim, jak i kiedy je niszczono, to dominacja militarno-polityczna tej części świata nad resztą no nie budziła najmniejszych wątpliwości. Natomiast teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że pod tym względem no chociażby Daleki Wschód ma coraz większe znaczenie i też prowadzi politykę swoją no, nazwijmy to imperialistyczną, chociażby w Afryce. Na ile te rozwiązania są w tak zmieniającej się, na ile one w ogóle biorą pod uwagę dynamizm tej sytuacji, no bo to się może, musi mieć wpływ na możliwości ich wprowadzenia. Dobrze, bardzo proszę. Ja trochę żartobliwie przypomnę hasło Niewolności odnośnie pracy z 93 roku, zdaje się, milion nowych miejsc pracy. To tak odnośnie tego, co partie mogą proponować. A moje pytanie jest takie, chodzi mi o sprzątaczki konkretnie i o możliwość zastąpienia jednego pracownika drugim, czego nie ma przy pilotach. Co zrobić, czy jest jakiś pomysł, żeby sprzątaczki również mogły walczyć o swoje prawa, o swoje pensje, nie ryzykując tym, że będą zastąpione przez tańsze inne osoby? Czy jest jakiś pomysł na to? I również inne zawody, co mogą zrobić? To Kasia, od Ciebie zaczniemy. Panie sprzątające powinny zostać przede wszystkim zatrudnione przez szpitale bezpośrednio. To jest pierwszy, kluczowy krok, który powinien zostać uczyniony, aby też umożliwić im uzwiązkowienie i dalszą walkę o lepsze warunki zatrudnienia. To oczywiście już to prawo do uzwiązkowienia zostanie rozciągnięte na osoby na umowach cywilnoprawnych, ale no, przede wszystkim teraz należy dążyć do tego, żeby wyprowadzić po prostu firmy zewnętrzne dotyczące sprzątania i też uważam odpowiedzialnych za wyżywienie, laboratoria diagnostyczne, wyprowadzić te firmy po prostu na zewnątrz i nie powinno tam być moim zdaniem dla nich miejsca, gdyż nawet dzięki teraz starty minimalnej, co prawda już sytuacja znacznie się poprawiła, ale to jest nadal życie w dużej niepewności, czy za rok po prostu ta sama firma wygra przetarg, czy ta praca będzie. Więc no, przede wszystkim będę to powtarzać. Dążenie do tego, żeby to państwo stało się pracodawcą. Po prostu państwo powinno być pracodawcą i do tego powinna dążyć, to powinna podnosić partia, moim zdaniem, lewicowa. I teraz ale powiedziałeś coś takiego, że PiS będzie tak socjalny, jak do tego go zmuszą okoliczności. I tak sobie właśnie pomyślałam, że PiS będzie również tak propracowniczy, jak go do tego zmuszą właśnie opozycja, związki zawodowe. Stawka minimalna została podniesiona, śmieciówki może zostaną wyeliminowane w nowym kodeksie pracy, ale nie wiem, czy to się nie zatrzyma na tym, prawda, że to będzie kres takich bardziej rewolucyjnych zmian, a przecież ten outsourcing powinien zostać, ta metoda zarządzania nie powinna po prostu istnieć w szpitalach publicznych, a ja nie słyszę, nie ma głosów za tym w szpitalach, żeby przemawiających za tym, żeby z tego zrezygnować, prawda, tak na szerszą skalę. Nie słyszę też, żeby sam rząd, prawda, wychodził, w ogóle poruszał ten temat.
No to jest wielkie tutaj pole do działania dla lewicy. Hasło państwo pracodawcom, opiekuńczym pracodawcom. To może teraz poprosimy Mateusza o podsumowanie i potem Rafał skomentujesz. Dobrze, to już krótko też podsumowując jeszcze a propos tego ostatniego pytania, to faktycznie silne państwo i tutaj też nawiążę do czegoś, co pojawia się w książce, mianowicie wspominasz o tym, że jesteś sceptyczny, czy raczej za ograniczeniem imigracji do Polski, jeśli chodzi o pracowników ze wschodu. Właśnie ze względu na to, że teoretycznie byliby tymi, którzy będą w stanie i będą chcieli zastąpić te strajkujące, nie wiem, sprzątaczki, pracowników obsługi, pracować w call center i tak dalej, obniżając siłę przetargową siły roboczej. Jest to jakby jeden sposób myślenia, a drugi to jest właśnie, wrócę do tego, co Kasia mówiła, silne państwo, tak, które będzie w stanie zagwarantować wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, czy są Polakami, czy nie są Polakami, respektowanie ich praw, czyli, nie wiem, płacę minimalną, stawkę godzinową i w tym momencie, bo nie ma co się oszukiwać, że powoli do Polski będą napływali imigranci, czy tego chcemy, czy nie. I pytanie, czy oni będą pracowali na czarno, tak, nieformalnie, w jak najbardziej, jeszcze bardziej złych i niegodziwych warunkach, czy będziemy w jakiś sposób w stanie to kontrolować i tutaj właśnie rola państwa. A co do tego pierwszego pytania i też podsumowując już moją wypowiedź, zakładając, że nie jesteśmy w najbliższym czasie w stanie powołać rządu światowego, tak, który będzie w stanie regulować to na poziomie kapitalizmu, na poziomie globalnym, to prawda jest taka, i tutaj każdy powinien z nas sobie zadać to pytanie uczciwie, czy państwo opiekuńcze, tak, czyli to, do czego dążymy, było wyjątkiem, tak, krótkim okresem czasu na Zachodzie przez 40 lat w skali globalnej, tak, czy jest regułą. I teraz mowa o kosztach pośrednich, czyli konsumpcji, czy jakby Ziemia, tak, jako planeta jest w ogóle w stanie znieść taki poziom konsumpcji, taki model kapitalizmu, który opiera się na ciągłym wzroście i rozwoju. I są alternatywne koncepcje, to już jest na poziomie raczej takim teoretycznym, typu postwzrostu, tak? Degrowth, gdzie należy ograniczać konsumpcję i może też powinniśmy sobie uświadomić, że to nie jest możliwe. Oczywiście my jako Polska, tak jako kraj, możemy próbować doszusować jeszcze do państw Zachodu, ale to jakby poziom życia tam jest pochodną niskiego poziomu życia na globalnym południu. I niestety to nie jest tak, że nagle wszystkim będzie dobrze, każdy będzie jeździł Mercedesem, będzie miał jacht i będzie mieszkał w pałacu. Tak jakby poziom zasobów jest ograniczony i pytanie, czy jesteśmy w stanie podzielić go sprawiedliwie globalnie, a jeśli tak, to myślę, że i tak już w tym momencie Polska, jakby to jak my żyjemy, ma się znacznie lepiej niż do jakiejś tam światowej przeciętnej. Mam już podsumowywać, tak? Możesz odpowiedzieć jeszcze na dwa pytania. Dwa pytania, tak. No bo to tutaj to pytanie o usługi sprzątające, to dlatego było takie oburzające, że to się właśnie działo w sektorze publicznym. To pokazywało też jakby w jakim punkcie jesteśmy polskiej debaty, bo teraz się mówi często tak, że właśnie jest czas pracownika i że to się tam ci liberalnie nastawieni komentatorzy, no, często opinia publiczna to też tam jakoś perpetuuje, że no był czas pracodawcy, teraz jest czas pracownika, no i w sumie generalnie o co chodzi. No, ale jakby ta historia pokazuje, jakby gdzie jesteśmy tak naprawdę, czy tam gdzie byliśmy tak naprawdę, że tu nie chodziło o to, że my jako wspólnota polityczna wymuszamy na sektorze prywatnym respektowanie istniejącego w Polsce prawa, bo w Polsce istnieje prawo pracy, jest nawet całkiem progresywne dzięki bynajmniej nie III RP, tylko PRL-owi. Kodeks pracy jest z tamtych czasów. No więc istnieją realne zapisy, które to wymuszają, a jednocześnie my nie mówimy o tym, żeby cywilizować
prywatny sektor, żeby tam na przykład uzwiązkowienie było, do którego ludzie mają prawo, tak? W Polsce jest takie prawo, że ludzie mają prawo się uzwiązkowić, a jednak w sektorze prywatnym, wyjąwszy tam parę dużych zagranicznych korporacji, właściwie związków nie ma. Tylko my tu mówiliśmy o tym, że państw, że publiczny pracodawca, że on się zachowuje, jakby był właśnie najgorszym wyzyskiwaczem. No i to był problem, że my nawet nie potrafimy stworzyć takiej sytuacji, w której pracodawca świeci przykładem. Tylko to było najbardziej oburzające w tej poznańskiej historii, od której się zaczęła ta debata o tym i potem w tych wszystkich przykładach, które ty opisałaś w raporcie. Bo to pokazywało, jak po prostu złym pracodawcą, często bywa tak, że państwo jest gorszym pracodawcą niż sektor prywatny. I to był ten głęboki defensywy, z której polska praca się musiała wygrzewać. I trochę się jakby od tamtej pory, trochę się, tak jak mówisz, przesunęło, również dzięki takim raportom jak wasz, który nawet jeśli to nie wy podejmowaliście te decyzje, to tego typu publikacje tworzyły taką atmosferę, w której elity rządzące to zrobiły, no bo rzeczywiście doszło, oczywiście można mówić, że to za mało, że to jest właściwie dopiero początek drogi, no ale de facto coś się zmieniło i to coś nie przyszło ze strony prawej, z obozu konserwatywnego. No więc to jest to tutaj w tym temacie, jak się mogą wzmacniać najsłabsi. Na razie w tym momencie, w którym byliśmy i w którym nawet trochę jesteśmy, to chodzi o to, żeby tym najsłabszym, że no, nawet nie to, żeby oni jakoś formułowali jakieś przesadne, no formułowali jakieś oczekiwania ofensywne, żeby, nie wiem, lepiej zarabiać, tylko że tutaj, że oni są w tak głębokiej defensywie, bo ich godność była zagrożona, bo prawo polskie nie było respektowane przez polskie państwo. I to jest to, o czym Kasia mówiła. A to, jak sprawić, żeby świadczący usługi sprzątające mieli podobną pozycję jak piloci, no to już jest gdzieś tam kwestia na dalszym horyzoncie, no bo na razie musimy sprawić, żeby prawo zaczęło działać. I potem można się zastanawiać, prawda, też regulacja zawodów, no znowu byliśmy w temacie regulacji zawodów, mamy za sobą tornado, który Jarosław Gowin tam prowadził, czyli ta jego, jak to mówią, Donald Tusk, pozytywna szajba na punkcie deregulacji, no on to jednak przeprowadził, tak? Przeprowadził jeszcze ten proces kontradyktoryjny, który został cofnięty przez jego kolegów, ale to nie zostało, to znaczy to jednak było więcej uregulowanych zawodów, a jest teraz mniej. Czyli no, pozycja, znaczy oczywiście może się zastanawiać nad sensownością tych posunięć, ale pozycja tych pracowników w tych zawodach rzeczywiście uległa pogorszeniu. I tak, a drugie pytanie, czego dotyczyło, bo zapomniałem. Co robić? A twoje pytanie, tak. Co czynić w skali globalnej? No nie wiem, no co w skali globalnej. No, tym, że jestem, żeby mówić o skali globalnej. Ja jestem Polakiem, Polski mam obowiązki, więc koncentruję się na Polsce. Jeśli mogę zadecydować, to nie tylko Nicolowi, bo tam chcę przedstawiać te różne pomysły, tylko bardziej na ile te pomysły, które tam ktoś inny, które pan tutaj przekazuje, no, na ile one uwzględniają aktualną sytuację, powiedzmy, geopolityczną, tak? To, że Zachód ma jednak siłą rzeczy, Zachód, który wprowadza welfare state u siebie, który obala welfare state u siebie, nie jest w tym momencie, cokolwiek będzie chciał zrobić, tak silny jak w stosunku do innych graczy na arenie światowej, jak był wtedy. No tak, to są dwie możliwości, to znaczy ja jednak jestem takim pikietystą, ciągle twardym, to znaczy uważam, że ta jego koncepcja globalnego podatku majątkowego była o tyle sensowna, że on przedstawiając ją mówił, że tak, to najlepiej by było, gdyby był rząd globalny, ale go nie ma, no ale to jeszcze nie znaczy, że tego nie można wprowadzić w życie, bo gdyby zacząć od współpracy transatlantyckiej na przykład, Ameryka i Unia Europejska to wciąż, co by nie mówić, giganty, a jeśli chodzi o gospodarkę i przepływy kapitału, to już szczególnie, kraje pochodzenia kapitału,
Więc gdyby tutaj na serio zacząć opodatkowywać, a przynajmniej, on nawet jeszcze schodził niżej, mówi, nawet nie opodatkowywać, nawet stworzyć jakąś przejrzystość tego systemu. Znaczy wymuszać, żeby przynajmniej ci, co się dorabiają, żeby pokazali, co mają. Może to by jakiś był punkt startu, tak? Że jakieś sankcje również takie nie wprost, ale tego, że było wiadomo, co, czy ci najwięksi, ten 1% to wie właściwie ile on ma. Bo my oni nie wiemy tak naprawdę wiele. Wiemy tyle, o co on nam zraczył powiedzieć o sobie i co możemy próbować rekonstruować w zasadzie jakichś takich przecieków kontrolowanych. Typu Panama Papers i takie rzeczy, ale pełnego obrazu nie mamy, by się przydało bardzo. Więc jest też od czego zaczynać. To nie jest tak, że stoimy przed ścianą, na której nie ma żadnych punktów zaczepienia, bo to byłaby ta druga opcja, taka właśnie, że no, już Europa i Stany nic nie mogą. Europa i Stany wciąż mogą, a dowodem na to, że mogą, jest to, że to robią. No i nieprzypadkowo zrobiły sobie CETA, a wcześniej chciały TTIP, bo jednak ten kapitał tam przebierał nóżkami, żeby sobie jeszcze tam ułatwić parę rzeczy. No i skoro to jakoś mogły elity europejskie przeprowadzić i nawet dopchnąć kolanem po prostu przy udziale naszego byłego premiera. Tam Belgowie nie chcą, a to nie chcą, trudno, to im się jakoś tutaj przekupi się, ich zmusi i tak dalej. Skoro tutaj potrafili jednak wykrzesać siebie tę polityczną energię, no to dlaczego u licha nie mogą do tych innych rzeczy właśnie? Jawność, przejrzystość podatkowa, przykręcenie śrub. No dlaczego Luksemburg może funkcjonować w Unii Europejskiej? Jej były premier jest po prostu fetowany również u nas jako tutaj obrońca wolności i demokracji. To facet, który jakby symbolizuje to, że tam jest, że oni po prostu w majestacie prawa są organem podatkowym. No, no takich rzeczy jest dużo i mamy tutaj na naszym podwórku dużo do zrobienia. Już nawet wychodzę jakby z tej mojej takiej celowo zaostrzonej pozycji, niektórzy mogliby nazwać nacjonalistycznej na rzecz może bardziej europejskiej. No, to też jest sporo. I w Polsce jest sporo do zrobienia, i w Europie jest sporo do zrobienia. A Chiny i Indie, no są, będą, no tam te symulacje zaludnienia i to jak tam rośnie wymiar tych lat, no i też ten krótki okres. Nie jest się na miejscu. To zaraz panu powiem. Pytanie, jaka jest słabość związków zawodowych? Pan Rafał Dziennikarz opisuje, ja czytam te artykuły w Dzienniku Gazety Prawnej, bardzo trafny, zauważyłem, że jeden dziennikarz zajmuje się właśnie pauperyzacją społeczeństwa, tym zubożeniem. I to panu Rafałowi chwała. Książki nie czytałem. Jestem związkowcem od ponad 30 lat i ponad 20 lat pełnię funkcję przewodniczącego związku w szpitalu. Jestem z Wałbrzycha. To jest specjalistyczny szpital imienia Sokołowskiego. Najlepszy szpital na Dolnym Śląsku. Tak mówią, najlepszy szpital, bo tam rządzi prezydent Wałbrzycha, Roman Szelemej. Wszyscy go znają. Rządzi miastem i proszę sobie wyobrazić, że rządzi dalej szpitalem. Tam bez niego nic się nie staje. Dyktatura jest całkowita. Ja bym miał zaufanie do tego człowieka, żeby było wszystko przez 14 lat dobrze. Natomiast chciałbym, żeby się pan Rafał tym tematem zainteresował, ponieważ przez 14 lat cały czas szpital jest zadłużony. To nie jest tak, że jest wszystko dobrze, że tam jest super. Tak samo idzie w tym samym kierunku prezydent, żeby Wałbrzych zadłużyć. I to jest taka moja dygresja dotycząca prezydenta. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panelistom. I na koniec taka krótka refleksja, bo tutaj się przewijało kilka razy. Chciałem wrócić też do twojego wstępu, bo były pytania o podmiot, kto by miał wprowadzić te zmiany. I ty w swojej książce opisujesz historię też polskiej transformacji szerzej w pierwszej książce, ale przywołałeś też Roberta Krasowskiego, który napisał taką swoją własną autorską historię III RP. I jego teza jest taka, że w Polsce te przemiany ekonomiczno-społeczne przebiegały w zupełnie oderwaniu od polityki, że polityka to była gra gabinetowa i było tylko dwóch wybitnych polityków, którzy odcisnęli swoje piękno na gospodarce i to był Leszek Balcerowicz i Jerzy Hausner. Natomiast czytając swoją książkę i tę historię transformacji,
można raczej odnieść wrażenie, że nawet i oni nie byli tutaj czynnikami sprawczymi, ponieważ oni imitowali pewne modne w danym okresie prądy ideowe. W przypadku Balcerowicza to jest ta najtwardsza wersja neoliberalizmu lat 80. W przypadku Jerzego Hausnera to jest trzecia droga i ten workfare society, czyli praca zamiast zasiłków, i to jest początek uśmieciowienia polskiego rynku pracy. I być może jest tak, że dzisiaj jesteśmy świadkami pewnej kolejnej zmiany klimatu intelektualnego, czego przykładem jest i ta książka, i to nasze dzisiejsze spotkanie, ale także to, co się dzieje w światowej debacie ekonomicznej, którą relacjonujesz w polskich mediach. I chyba to też jest znamienne, że gdy Katarzyna Duda w swoim raporcie opisuje, skąd się wzięło outsourcing, to się wziął między innymi z pierwszych rządów PiS-u. Natomiast już teraz PiS w tym klimacie intelektualnym opowiada się po stronie pracy. Być może jest tak, że to nie partie polityczne takie czy inne decydują, jak ta polityka jest realizowana, tylko te globalne prądy ideowe, i to od samoorganizacji społecznej zależy, czy uda się wywrzeć na te partie presję. I chciałem zakończyć właśnie na tej samoorganizacji, bo od tego zaczęliśmy, od takiego paradoksu, że solidarnościowe elity zbudowały społeczeństwo bez społecznej solidarności, co powoduje trudności w walce o mocniejszą rolę pracy. I tutaj padło też wiele słów o tym, że trudniej organizować pracownicę i pracowników w momencie, gdy one nie mają kontaktu między sobą. Otóż wydaje się, że dzisiaj bardzo trudno jest formułować postulaty na rzecz pracy w sytuacji, gdy poszczególne klasy społeczne od siebie się separują. I wielokrotnie w debatach, które organizowaliśmy, także pewnie ty się spotykałeś w debatach z pewnym niezrozumieniem sytuacji wzajemnej różnych klas społecznych, które nie mają okazji się spotykać. Stąd na przykład przekonanie wielu ludzi, którzy bardzo ciężko pracują i dobrze zarabiają, że w Polsce mało zarabiają po prostu ci, którzy nie chcą pracować albo pracują zbyt mało. Wydaje się, że to jest także problem polskiej przestrzeni publicznej, kształtu usług publicznych, że ludzie różnych klas społecznych nie mają ze sobą kontaktów i trudno budować jest na przykład sojusz między klasą niższą a klasą średnią, które udało się zbudować w krajach skandynawskich, gdzie ta pozycja pracy jest najsilniejsza. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że tam można kupić książki Rafała Wosia. Autor jeszcze tutaj będzie, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś dopytać bądź poprosić o autograf i dedykację, to bardzo zapraszamy i życzymy miłego wieczoru.